Korwin, proszę, kolejne pytanie. Wolność. Szanowny panie pośle, aby nie było takich kryzysów sejmowych jak ten... Musi pan mówić do mnie głośniej. Pana zdaniem, aby nie było takich kryzysów sejmowych jak ten, konieczna jest m.in. zmiana konstytucji oraz ordynacji wyborczej. Tymczasem często głosowanie posłów Kukiz 15 nie miało praktycznie żadnego znaczenia, gdyż każdy poseł głosował inaczej i przez to głosy znosiły się nawzajem. Czy nie ma pan czasami wrażenia, że klub Kukiz 15 to jest taka łódka, na której każdy wiosłuje w jakim kierunku chce i przez to ta łódka stoi w miejscu? Tak, proszę pana, to jest Arka Noego, która daje nadzieję. Zgadzam się, to jest to łódka. Natomiast, proszę pana, jest nie odnoszę takiego wrażenia. W ogóle słowa, wie pan, to jest właśnie przerażające, że został w nas ten homo sovieticus, o którym mówił już ksiądz Tischner. Że jesteśmy przyzwyczajeni do tej partiokracji, do tych bardzo sztywnych reguł partyjnych, do rozkazów wodza, wykonywania poleceń. Niech pan pomyśli o jednej rzeczy. Jaki jest sens przebywania 460 posłów w parlamencie w sytuacji, gdy są oni zobligowani podnieść rękę tak, jak chce tego wódz partii z oligarchią? Po co im płacić te pieniądze? Czy nie lepiej za te pieniądze zatrudnić specjalistów w administracji, mówię o władzy wykonawczej, a tych pięciu niech głosuje? Dlatego Partia Wolność nie jest zwolennikiem demokracji oczywiście. Ja jestem zwolennikiem, proszę pana, powiem panu tak, trudno powiedzieć, ja szukam pewnego rodzaju kompromisu. Ja uważam, że naród, obywatele powinni mieć namiastkę przynajmniej tej demokracji w sensie właśnie większościowej ordynacji wyborczej do parlamentu. Natomiast jednak jestem zwolennikiem silnej władzy wykonawczej, czyli prezydenta. Wzmocnienie, stworzenie systemu, gdzie mamy do parlamentu, wybieramy w JOW-ach, czy w STV, czy w ordynacji większościowej. Natomiast prezydent, podobnie jak na przykład we Francji, system semiprezydencki. Prezydent, no dobra, okej. Okay, dziękuję bardzo. Wolność. Panie senatorze, 8 lat rządów Platformy to ciężki okres dla polskiej energetyki. Skandaliczna umowa gazowa z Rosją, czy doprowadzenie do nierentowności polskich kopalni węgla, czego wy dokonaliście, pokrywa się z polityką PiSu, które wciąż ignoruje kwestię budowy ropociągu Odessa-Brody-Płock i które podpisało umowę klimatyczną w Paryżu, ostatecznie dobijając nasz sektor węglowy. Jakie jest pana zdanie co do waszej polityki energetycznej? Jak pan widzi bezpieczeństwo energetyczne Polski w przyszłości? Widzę właśnie w tym, co niewątpliwą zasługą jest pana przewodniczącego Rady Europejskiej Tuska, gdy spowodował to, co nawet w Krakowie można odczuć, że polityka energetyczna nie może być prowadzona tylko przez państwo polskie, tylko jako Unia Europejska. A system interkonektorów, który dzisiaj nawet tłoczy gaz do Ukrainy, która została pozbawiona możliwości, dowodzi, że ta polityka jest nie tylko słuszna, ale jest skuteczna. Dalej, to za Unię Europejską, to za rządów Platformy, ale powtarzam, że to nie jest tylko jej wyłączna zasługa. Zaczęto budować i prawie że skończono port w Świnoujściu, gazport w Świnoujściu. Elektrownie, założenia powstały elektrowni atomowej. Panie czyli senatorze, różnorodność, przyjacielu, różnorodność w zaopatrzeniu i wielokierunkowość. Panie senatorze, na tą elektrownię wydaliście 200 milionów złotych i nawet nie określiliście jej dokładnej lokalizacji, więc no moim zdaniem Amber Gold i inne tego typu afery to przy rządach Platformy drobni kieszonkowcy. No tylko siedzą ci z Platformy, o ile pamiętam, z Amber Gold. I to jest różnica, panie senatorze? Jest to różnica, bo chcę przez to powiedzieć, że to nie było wybryk ani PiSu, ani Platformy. Po prostu ludzie, nie pierwszy raz i nie tylko w Polsce, dali się nabrać na piramidy. Kilka razy w pytaniu i w odpowiedzi pojawiło się słowo liberalizm, w takim razie wolność. Paweł Tamal, Partia Wolność. Panie pośle, nawiązując do gorącego tematu z Lechem Wałęsą w roli głównej, chciałbym przypomnieć, że w roku 1992 w Sejmie została przyjęta uchwała lustracyjna, której autorem był Janusz Korwin-Mikke. Miała ona zobowiązać ministra spraw wewnętrznych Macierewicza do ujawnienia agentów służb bezpieczeństwa w latach 45-92. W związku z tym mam do pana posła pytanie, czy postulat ujawnienia tych agentów jest słuszny pana zdaniem? Czy słuszny? Tak, słuszny, na pewno jest słuszny. Oczywiście, tylko ja boleję, że wtedy nie został zrealizowany, że Antek Macierewicz, też mój przyjaciel,
mówił wtedy o materiałach archiwalnych, że wtedy tej wiedzy nie otrzymaliśmy tak z trybuny sejmowej, z telewizji, bo wtedy telewizją jeszcze rządził pan świętej pamięci Zbigniew Romaszewski. No i to że nie wiedzieliśmy, żeśmy się o tym, że my naród się nie dowiedzieliśmy i że teraz jest taka rzeczywistość, że 31 trzecia z nas wierzy w to, że Wałęsa był, 1/3 nie wierzy, a 1/3 jest zupełnie tym niezainteresowana, tak? No to jest smutna rzeczywistość, ale oczywiście ta sprawa Wałęsy, jak mówię, jest bardzo ważna, bo to dotyczy nie tylko jego, nie tylko agentów, ale dotyczy każdego z nas, dotyczy Polski, a w jakimś sensie dotyczy też Europy, bo Polska w tej transformacji odegrała olbrzymią rolę. No i to jego agenturalność, ona nam zaszkodziła na różnych polach. Ja tylko o jednym wspomnę, o tym jak po Okrągłym Stole prezydentem Polski został pan Jaruzelski, tak? No to jak teraz mamy tłumaczyć to, nie wiem, Włochom, Amerykanom czy Chińczykom, że wtedy byliśmy na czele walki z komuną, jak po pokonaniu rzekomo komuny wybraliśmy prezydentem symbol tej komuny, tak? Czyli Jaruzelskiego. No to jest krzywda, którą wtedy nie słyszałem protestów ani Lecha Wałęsy, ani jego otoczenia na ten temat. Nie dużo, proszę bardzo. Kamil Jastrzębski, Wolność. Panie pośle, ostatnio składka zdrowotna została podniesiona do prawie 300 zł. Tymczasem prywatne sieci klinik medycznych oferują ubezpieczenie już od 50 zł, więc tutaj różnica jest ewidentnie na plus dla prywatnej służby zdrowia. Mam więc takie pytanie do pana, właściwie dwa pytania. Po pierwsze, jaka jest pana opinia na temat potrzebnych zmian w służbie zdrowia, jaka jest pańska propozycja? A po drugie, czy nie uważa pan, że lepiej po prostu te pieniądze zabrane na NFZ zostawić Polakom w kieszeni, ażeby sami lepiej je wydali, ubezpieczyli się według własnego uznania? Jest potrzebny współudział i taki miks zarówno publicznej służby zdrowia, jak i prywatnej. To, co dzisiaj obserwujemy, nie funkcjonuje tak, jak byśmy chcieli. Po pierwsze, zbyt długie kolejki. To jest największa bolączka i to mówię jako lekarz. Te oczekiwania w pacjentów, na przykład na wymianę endoprotezy, na rehabilitację, to nierówne traktowanie przez NFZ dzisiaj różnego rodzaju specjalizacji medycznych. Bardzo na przykład mocno wyceniana kardiologia inwazyjna, która jest ważną dziedziną, ale na przykład rehabilitacja, a w ogóle już nie mówię o prewencji, w ogóle niedoceniona. Większa równowaga, postawienie na prewencję. Nie wszystko da się sfinansować też z prywatnych ubezpieczeń, bo jeżeli dochodzi do poważnej operacji na przykład kardiochirurgicznej... Ale też nie refunduje w takiej sytuacji. Nie, ale jeżeli chodzi o operację kardiochirurgiczną... Znam przypadki, że nie refundował. Ale w ratowaniu... operacje kardiochirurgiczne naprawdę są realizowane przez NFZ. Jeśli chodzi o poważne zabiegi, które kosztują setki tysięcy złotych, to byłoby nie do udźwignięcia dla prywatnej osoby. Zresztą fiasko prywatnych ubezpieczeń mogliśmy oglądać w Stanach Zjednoczonych, gdzie dopiero wprowadzenie w jakiś sposób Obamacare spowodowało, że troszkę więcej równości, choć wielkiej satysfakcji też ze służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych nie widzę. Potrzebne jest ponadpolityczne porozumienie w sprawie służby zdrowia, które dałoby szansę na wprowadzenie reformy na wiele lat. Dzisiaj nie ma dyskusji, sieć szpitali nie jest lekiem na całe zło. Ograniczenie prywatnej służby zdrowia nie pomoże też do łatwiejszego dostępu do służby zdrowia i do skrócenia kolejki. Wolność. Pośle, jeszcze wracając do naszego ukochanego wicepremiera. W styczniu na spotkaniu w Anglii zaapelował on do Polaków, aby wrócili do kraju, ponieważ między innymi dzięki 500+ będą tutaj mogli godnie żyć. No ja nie wiem, czy wicepremier naprawdę w to wierzy, że łapuwa w postaci 500 na dziecko przekona Polaków do powrotu do kraju. Zwłaszcza, że nie wyjechali oni do Anglii, dlatego że tam dawali 500+, ale dlatego, że w Polsce zabiera się im ponad 50% tego, co zarobią w podatkach. I stąd moje pytanie. Kiedy w końcu zabierzecie się za zmniejszenie obciążeń podatkowych, na przykład podatku VAT, który rzekomo tymczasowo podwyższyła Platforma Obywatelska i tak bardzo ją za to krytykowaliście? Oczywiście, że tak. Czy był pan kiedyś w Anglii? Byłem. Ja mieszkałem tam 5 lat. 5 lat. Super. I wiem w jaki sposób ludzie reagują na to, jak potężne wsparcie otrzymują od państwa. Proszę porównać sobie ilość dzieci rodzących się w młodych małżeństwach polskich w Anglii i w Polsce.
Proszę nie skracać. Ja tylko proszę o jedno, nierównocześnie. I proszę nie skracać myśli premiera Morawieckiego, bo nie było, to nie było stwierdzenie, że będą godnie żyć dzięki 500+, tylko że dzięki 500+ można rozpocząć godne życie pracując, mając normalne warunki, które my tworzymy. I bardzo ważnym jest to, żeby porównać dane, 82% tych nowego pokolenia, które rodzi się w Londynie, rodzi się w polskich rodzinach. Warunki, które teraz stwarzamy, 500+ to jest jeden z elementów, mieszkanie plus, niższy wiek emerytalny i VAT, który zapowiedzieliśmy, że od 1 stycznia będzie, przyszłego roku będzie obniżony, daj Boże, żeby się udało. Ale jeżeli tak naprawdę po 8 latach przyjmuje się taki chaos i w takim stanie finanse publiczne, jeżeli tak naprawdę w ZUS-ie jest 700 milionów afera i nic się nie dzieje, jeżeli na Pomorzu wydaje się 3,5 miliarda złotych na IT i tego IT nie ma, jeżeli pieniądze publiczne przez tyle lat i finanse publiczne zostały doprowadzone do katastrofy, to proszę nam wierzyć. Żeby to posprzątać, trzeba trochę czasu. Zaglądnijmy do wolności. Pani poseł, tydzień temu tutaj koledzy z Nowoczesnej mówili coś o wolnościowych rządach. No tak się złożyło, że tak jak już pani wspomniała, w tym tygodniu Nowoczesna złożyła projekt ustawy umożliwiającej samorządom zakazywanie wjazdu starych samochodów do miasta. No tymczasem, jak pokazuje tutaj raport Sejmiku Wojewódzkiego, samochody tylko w 16% w dużym mieście przyczyniają się do powstawania zanieczyszczeń powietrza. Poza miastem to jest jeszcze mniej, tylko 6%. Chciałem zapytać, czy na takich pomysłach bardziej mają zyskać mieszkańcy, czy może jednak producenci samochodów i czy może ma pani jakieś pomysły, które jednak mogłyby pomóc, a nie zaszkodzić kierowcom, które są grupą społeczną bardzo nielubianą przez polityków. Właśnie, dziękuję panu za to pytanie, ponieważ trochę pan uzupełnił moją wypowiedź, na którą mi brakło czasu odnośnie smogu, bo to jest jeden z elementów. Oczywiście ja tej ustawy nie popieram, dlatego że ona de facto rzeczywiście będzie znowu zmarginalizowała pewne działania, które i tak tej sytuacji nie zmienią. Natomiast zmierza to do tego, że ci, których nie stać na samochody, które są starsze niż 10 lat, nie będą mogli wjeżdżać do centrum miasta i będą mogli to robić ludzie bogaci. Więc żebyśmy nie doprowadzili do takiej sytuacji, że centrum Krakowa będzie tylko i wyłącznie przyjazne dla ludzi bogatych, do których stać na ten wjazd. Byłam w Strasburgu ostatnio i przyglądałam się temu miastu i rzeczywiście na przykład tam zakaz obejmuje w ogóle całe miasto, całe centrum, w ogóle samochody nie mogą wjeżdżać, więc poparłabym tą ustawę, gdyby ona zakazywała w ogóle wjazdu do samego centrum Krakowa wszystkich samochodów. Tylko pytanie, czy powinniśmy rzeczywiście kierować się tym, co jest w innych państwach, czy też na Zachodzie. Wiem, że na przykład na Zachodzie są zamachy terrorystyczne, a jednak ja bym nie chciał ich w Polsce, także... Ja podałam taki przykład miasta. Powinniśmy się kierować tym, co jest dobre po prostu. Tak, ja podałam taki przykład, ale ja uważam na przykład, że w Krakowie, gdyby do centrum miasta nie mogły wjeżdżać żadne samochody, tylko komunikacja miejska, uważam, że to byłoby dobre rozwiązanie. Na przykład, bo w tej chwili, ale nie wybiórczo, nie te samochody, tak jak pan powiedział, żeby tu się nie pojawił jakiś lobbying, albo żeby się tu nie, rzeczywiście nie stworzyła enklawa dla tych, którzy naprawdę do centrum mogą wjeżdżać. Więc uważam na przykład, gdyby w samo centrum miasta w ogóle samochody nie wjeżdżały, nie byłoby to złe rozwiązanie, tylko komunikacja miejska musi na to pozwolić, żebyśmy się mogli swobodnie poruszać. Paweł Tomal, wolność. Kto? Pani poseł, na początku przytoczę pani wypowiedź sprzed roku. Gdyby 20 kilka lat temu mówiono o edukacji, gdyby uczono dzieci, czym jest seksualność, gdyby były darmowe środki antykoncepcyjne, to nie byłoby takich sytuacji, że 12-latka rodziłaby dziecko. W związku z tym mam do pani poseł pytanie. Czy nie uważa pani, że to rodzice powinni decydować o tym, czego i w jaki sposób będą się uczyły ich dzieci? Oczywiście, że tak. Natomiast uważam też, że w szkole powinny być lekcje z seksualności, a nie do życia w rodzinie, które prowadzą na przykład katecheci albo księża. Ponieważ uważam, że jesteśmy państwem świeckim i takie lekcje z edukacji, seksualności powinny być już dawno temu. No dobrze, ale to czy nie rodzice powinni decydować o posłaniu ich na takie? Ale oczywiście, że tak, ale rodzice też posyłają swoje dzieci do szkoły i chciałabym, żeby w szkole dzieci były edukowane właśnie też w tych kwestiach. To jakby jedno z drugim się... Teraz jeszcze wolność. Trzecie pytanie w tej serii. Panie pośle, niedawno przeczytałem wywiad z fińską europosłanką, która stwierdziła, że Unia Europejska to nie jest bufet na wynos, to nie jest tylko umowa między liderami, ale to jest pewna umowa społeczna, pewna społeczność dokładniej.
Chciałem zapytać, jako że możemy zauważyć na przykładzie chociażby ostatnich wydarzeń, że Unia Europejska odchodzi od tych promowanych, tej promowanej przez PiS idei Europy ojczyzn na rzecz takiego konceptu politycznego roszczącego sobie prawo do ingerowania w politykę wewnętrzną członków Unii. Tak się składa, że Wielka Brytania już zrozumiała, że ta realizacja tej idei jest niewykonalna i już niedługo Wielka Brytania ograniczy swoją współpracę z Unią do jedynie jednolitego rynku. Takie pytanie, taka może śmiała teza, czy aby nie powinniśmy pójść w tym samym kierunku? No nie. Polska to nie Zjednoczone Królestwo. Jesteśmy tu i teraz, to po pierwsze. Akurat wyjście Polski z Unii Europejskiej wydaje mi się nie byłoby teraz korzystne. Nie jesteśmy w strefie euro, w związku z tym nie ma szczególnego tutaj problemu. Jeszcze na razie możemy spokojnie tworzyć i współtworzyć swoją gospodarkę własną walutą. Natomiast odnosząc się konkretnie do pana pytania, czy pan zauważył, że Unia Europejska odeszła tak naprawdę w ostatnim momencie od pewnych wartości? Bo wie pan, mnie się wydaje, że już w latach 70. była bitwa o krzesło. Wielka Brytania dwukrotnie przecież kandydowała do Unii Europejskiej i De Gaulle im to blokował. 60., 70. I dwa, Unia Europejska to przede wszystkim trzy państwa. Wielka Brytania, oczywiście Francja i Republika Federalna Niemiec. Teraz nie ma wątpliwości, które dwa państwa rozgrywają. To było widać w ostatnim szczycie, kiedy prezydent Hollande mówił, wy macie coś, czyli wy macie zasady, ale my mamy dopłaty, mamy pieniądze. Prawda? Proszę na to zwrócić uwagę. Polskiego ekonomisty Tomasza Cukiernika wynika, że niekoniecznie ten bilans dla Polski wynosi... Ale ja się zgadzam z panem Cukiernikiem i bardzo szanuję jego wyliczenia. Tym bardziej, że wiem, jak bardzo korupcjogenne były dofinansowania. Szanowni państwo, dobrobyt nie bierze się z żadnych unijnych dopłat, tylko z pracy i oszczędności. Chciałbym zwrócić uwagę... No jeśli w poprzednich latach, gdzie podobno byliśmy fenomenalnie tworzącą się gospodarką, dostawaliście państwo 1 000 000 złotych na nazwę strony i nic pod tą nazwą strony nie było, no to szanowni państwo, proszę mi powiedzieć, kto miał klucze do tego, że za 1 000 000 złotych rezerwowaliście sobie na jakiejś firmie z nazwę strony i dostawaliście 1 000 000 złotych, tak? No przyznacie, że jest to korupcjogenne. Ja mógłbym tutaj sypać ogromną ilością przykładów. Pewnie miałbym procesy karne. Teraz Wolność, proszę. Marcel Duda, Partia Wolność. Panie minister, unijny komisarz do spraw migracji oświadczył, że istnieją sposoby na zmuszenie niechętnych państw członkowskich na przyjęcie uchodźców. Jedyną możliwość ominięcia tych konsekwencji, które na związku z tym czekają, to jest zapłacenie Komisji Europejskiej 250 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego uchodźcę. Możliwe jest to tylko dlatego, że Polska podpisała traktat lizboński, tracąc w ten sposób sporą część swojej suwerenności oraz właśnie umożliwiając zaistnienie takich sytuacji, w których Polska traktowana jest jako podrzędny wobec Unii Europejskiej kraj. Czy nie sądzi pani wobec tego, że podpisanie traktatu lizbońskiego przez pani koalicjantów było błędem? Znaczy, mówimy o sytuacji, która się wydarzyła lat temu sporo i traktat lizboński miał swoje zalety i miał swoje wady. Myśmy przyjęli go, proszę też pamiętać, wkładając do niego wiele korekt i to się udało i to była zasługa Polski, ale też i innych krajów Europy Środkowej. Jeśli mówimy zaś o uchodźcach, to nawet w myśl brzmienia traktatu lizbońskiego udało nam się doprowadzić do pewnej korekty, jeśli idzie o sposób podejścia do migrantów w Europie. To właśnie z powodu polskiej inicjatywy mieliśmy do czynienia na szczycie i w grudniu i w styczniu do korekty modelu przyjmowania imigrantów, na jakich zasadach i kto. I nie tylko, i bynajmniej ta kwestia, proszę pamiętać, nie jest jeszcze zamknięta. I to nie jest tak, że my dzisiaj zawsze będziemy, tak jak pan powiedział, płacić za każdego imigranta. Tak, ale we wtorek w Warszawie właśnie ten komisarz do spraw zagranicznych, do spraw migracji Unii Europejskiej, Avramopoulos, powiedział, że zmusi państwa członkowskie niechętne do przyjęcia tych uchodźców, inaczej będą musieli zapłacić. To powiedział to we wtorek w Warszawie. A czy traktat lizboński mówi o tym, w jaki sposób komisarz nas może zmusić? Wydaje mi się, że ale nie ma takiej tam lizboński zadecydował o tym, że jesteśmy państwem niesuwerennym, bo została nam suwerenność odebrana poprzez ten traktat, bo ustawy, uchwały Parlamentu Europejskiego są ponad naszymi ustawami. Jest to wspólnota europejska jest pewną nową formą wspólnoty, nieznaną tak naprawdę przed wspólnotą europejską do początku XX wieku. Ten typ współpracy nie był znany i nie jest opisany, to też pan o tym doskonale wie. Jest to pewien... rozumia wspólnota europejska jest Unia Europejska. Wspólnota europejska istniała przed traktatem lizbońskim. Mówimy o tym, co jest istnieje dzisiaj i to, co istnieje dzisiaj nie jest wspólnotą znaną w innych obszarach. Zawieszamy pewne części, suwerenności,
na rzecz innych, ale też dlatego, że pytanie o tym, które z cnót są najistotniejsze dla istnienia wspólnoty politycznej. My w tej wspólnocie zyskujemy i potrafimy grać na tych fortepianach, wydaje mi się, w taki sposób, które gwarantują nam istotnie wysoką pozycję. Nie jest łatwe to dyscyplinowanie, pani minister. Dzień dobry, Ryszard Melek, Wolność. Mam do pana pytanie w sprawie rozwoju rolnictwa. Pan Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w 2017 roku na wieś trafi ponad 60 miliardów złotych. Jest to wzrost inwestycji państwowych z 18% do 25%. Czy nie uważa pan, że te pieniądze muszą zostać skądś zdobyte? Najprawdopodobniej zostaną wzięte z naszej kieszeni, zwłaszcza rolników między innymi. Inwestycje państwowe często okazują się być niewypałem. Czy nie uważa pan, że lepiej byłoby, jeśli one zostałyby w naszych kieszeniach, a my sami je lepiej zainwestujemy? Idealne wykorzystanie 30 sekund. Gratuluję. A teraz odpowiedź. Znaczy tak, ja już nie wnikam w podsumowania tych środków pana premiera Morawieckiego, bo generalnie ja się nie mogę doliczyć tych pieniędzy w planie Morawieckiego. Jeśli liczyliśmy na to, że 300 miliardów złotych ponad, które leżą na prywatnych kontach, nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki uruchomi się, zacznie pracować w gospodarce, ale nie pracuje. I pan premier się dziwi, pan Kaczyński się dziwi, dlaczego ci ludzie nie chcą inwestować. To chyba na złość PiS-owi. I samorządowcy nie chcą inwestować i prywatne osoby. Te transfery rzeczywiście są znaczące na wieś. I tutaj kolega ma rację. One wynikają przede wszystkim z wspólnej polityki rolnej. To nawet nie jest decyzja naszego rządu. Polska, wchodząc do Unii Europejskiej z takim zasobem, jakim jest polskie rolnictwo, korzysta z tych możliwości, które są. Także tych pieniędzy, o których mowa, nie da się przekierować na inne cele, bo one wynikają po prostu ze wspólnej polityki rolnej. Rafał Kulicki, Wolność. Według raportu ekonomisty Tomasza Cukiernika zyski Polski z bycia w Unii Europejskiej są daleko mniejsze niż koszty, które ponosimy. Dodatkowo Unia Europejska próbuje nas zmusić do przyjęcia wielu tysięcy muzułmańskich imigrantów, więc czy w takiej sytuacji nie byłoby dla nas korzystne, za przykładem Wielkiej Brytanii, opuścić tą organizację lub spróbować ją gruntownie przebudować, jeśli to będzie możliwe? Znam opracowania pana Cukiernika. Znam i myślę, że w większości nie tylko jego opracowania, ale opracowania wielu ekonomistów mówią dokładnie to samo. Ilość chociażby etatów administracji, która musi się zajmować rozliczaniem środków unijnych i tak dalej, etc. Nie będziemy w tej chwili w ciągu 90 sekund przytaczać tego wszystkiego. Czy powinniśmy opuścić? No, ja nie jestem eurosceptykiem. My w klubie Kukiz 15 nazywamy się eurorealistami, dlatego mówilibyśmy jednak o tym, żeby w jakiś sposób zmieniać Unię, czy próbować ją zmienić. Tylko pytanie, jaki mamy wpływ na to, żeby realnie mieć wpływ na zmiany w Unii Europejskiej, zwłaszcza po ostatnich wystąpieniach naszej administracji zagranicznej. Jaki my mamy na to realnie wpływ? Myślę, że Polska tutaj akurat na tle państw Unii Europejskiej wyróżnia się pozytywnie i popieram tutaj niektóre działania, natomiast nie sposób, w jaki do tego dążymy. A czy widzi pan realnie szansę dużych zmian w Unii Europejskiej teraz? Wie pan co, ja co chwilę przeżywam takie chwile entuzjazmu. Tak myślę, że jednak być może Unia Europejska zrozumie swoje błędy. Z drugiej strony, jak słyszę takie wypowiedzi, jak chociażby pana prezydenta Hollanda o tym, że my mamy swój honor, a oni mają swoje pieniądze, no to śmiem wątpić w szczerość intencji włodarzy Unii Europejskiej. Wolność. Karol Pęczek, Wolność. Pani poseł, ja do tej pory nie miałem zbyt wiele dobrego do powiedzenia, jeśli chodzi o Nowoczesnej, ale ostatnio posłanka Joanna Augustynowska, odchodząc z Nowoczesnej, zarzuciła jej brak wewnętrznej demokracji i jednoosobowe przywództwo, co akurat z naszego punktu widzenia jest plusem. Dlatego chciałem zapytać, czy może nie pora skończyć z tą hipokryzją w postaci Komitetu Obrony Demokracji i nie zacząć bronić polskiego sądownictwa przed tym radykalnym demokratyzmem w wykonaniu PiS-u, na przykład w formie Komitetu Obrony Prawa? Nie wiem, nie znam pana koncepcji Komitetu Obrony Prawa, natomiast ale to skrót być może ja za KOD w ogóle nie odpowiadam. Jest to oddzielne stowarzyszenie, które bardzo często z nimi współpracujemy przy na przykład manifestacjach, natomiast nie będę decydować, czym się będzie zajmował KOD. Wolność, proszę. Mateusz Franczyk, Wolność. Szanowny panie, ja mam takie pytanie.
W obecnych czasach nieco inaczej można zdefiniować wolność niż w czasach PRL-u, kiedy o nią pan walczył. No, jedni uważają, że obecnie tej wolności nie ma, a ja, pan o nią walczył. Chciałem zapytać, jak pan definiuje teraz wolność w tych czasach, w naszym XXI wieku? Proszę pana, nie jesteśmy niczym... Ja nie chcę podać jakiejś definicji, nie będę tutaj wymyślał jakiejś definicji wolności. Jesteśmy absolutnie niczym nieograniczeni. Każdy z nas ma wolność słowa, wolność zgromadzeń, wolność działalności gospodarczej. No robimy, każdy z nas robi tak naprawdę co chce. U nas tak naprawdę jest tylko brak odpowiedzialności za słowo. Prawda, bo jak się mówi, że jak się porównuje obecną sytuację do stanu wojennego, to znaczy, że ten człowiek w ogóle nie wie, co mówi. To obraża tych, którzy ponieśli w tym stanie wojennym rzeczywiste ofiary. Jeśli ktoś mówi, prawda, tak jak sędzia Tuleja, prawda, że przesłuchanie lekarza oskarżonego o korupcję przypominało już nawet nie przesłuchania stanu wojennego, tylko przypominało przesłuchania z lat 50., z czasów stalinowskich, to ja mu tylko życzę, a przypomnę tylko, że jego matka była, pracowała w służbach tych bezpieczeństwa. Była ubeczką po prostu. To niechbyś się przeszedł do Muzeum teraz Żołnierzy Wyklętych, który jest na Rakowieckiej, zobaczył cele, w jakiej przebywali więźniowie za czasów stalinowskich. Wie pan, nadużywa się pojęć. To jest po prostu niewiarygodne. Proszę bardzo, czy ktoś się niepokoi, że przyjdą do niego o 6 rano? Naprawdę? Naprawdę ktoś się boi? Panowie, jakieś fakty, konkretne fakty, ograniczeń wolności. Panie pośle, 6 maja zorganizowaliście marsz, który szumnie nazwaliście Marszem Wolności. Prawdę mówiąc, jestem trochę zażenowany tym, że dalej tak bezczelnie kłamiecie, że walczycie o wolność. Natomiast Grzegorz Schetyna, ostatnio tak nawiązując do niego, i Tomasz Siemoniak wprost powiedzieli, o co wam chodzi. To znaczy Grzegorz Schetyna stwierdził w wywiadzie dla Krytyki Politycznej, że każdy, który... A nie, przepraszam, to Tomasz Siemoniak stwierdził, że każdy, kto stracił pracę przez PiS, ją odzyska, gdy wywrócicie do władzy. A z kolei Grzegorz Schetyna stwierdził, że waszym celem jest odsunięcie PiS-u od władzy, a co będzie potem, to zobaczymy. Stąd moje pytanie, panie pośle, czy dla pana wolność to jest powrót, dajmy na to, Piotra Kraśki do TVP, czy może po prostu wywalenie Macierewicza z MON-u? Jeżeli pan reprezentuje organizację, która ma w nazwie wolność, to powinien pan wiedzieć, czym jest pojęcie wolności. I ja dobrze wiem, pan wie, się zdaje nie wiedzieć. Że, czyli albo pan manipuluje, albo próbuje pan robić jakiś, zapędzać mnie w kozi róg, zadając kłamliwe pytanie. To panie pośle, proszę wolności. Ale PiS już swoje wolności powiedział, więc niech pan trochę poczeka, trochę cierpliwości nie zaszkodzi, naprawdę. Pan jakiś nerwowy dzisiaj. Nie, panie pośle, więc, to pan jest bardzo nerwowy. Teraz akurat o wolności rozmawiamy. Ja wiem, że wy tego nie rozumiecie kompletnie. Jesteście partią totalitarną i autorytarną. Więc wolę, żebyście nie rozmawiali o wolności. Wracamy do polemiki wolności. I wracam do wolności, bo to jest zawsze... Wolność jest mi osobiście bardzo bliska. A więc... Zadawanie pojęcia pytania o wolność, czy to jest wyrzucanie kogoś, czy przywracanie kogoś, dobrze pan wie, że to jest z gruntu błędne pytanie. Pojęcie wolności, myślę, że pan je rozumie. Ja jestem wewnętrznie liberałem, a jest mi ono bardzo bliskie. Wewnętrznie liberałem, a zewnętrznie? Zewnętrznie też. A tylko proszę pamiętać, że mówienie o tym, czy kogoś przywrócenie, czy wyrzucenie z pracy, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby każdy z nas, Polaków i osób, które są w Polsce, mogły cieszyć się osobistą wolnością jak najszerszą, taką, jaką gwarantuje Konstytucja, chociażby w artykule 31. I to jest klucz, żebyśmy mogli korzystać z w pełni praw zawartych w Konstytucji, a do tego są nam potrzebne sądy. Niezależne sądy. I to, o czym pan mówi, o przywracaniu ludzi do pracy, jeżeli wyrzuca się z pracy ludzi tylko dlatego, że zostali zatrudnieni w czasach, kiedy rządziła Platforma, albo dlatego, że mają inne poglądy polityczne, to jest absurdalne. Bo proszę zobaczyć, ile tych ludzi, którzy dzisiaj pracuje na różnych ważnych stanowiskach, pracowało w podobnych miejscach, w podobnych firmach w czasach, kiedy rządziła Platforma.
Okay, oni pracowali i nikt się ich nie czepiał. Panie pośle, jeżeli to ma być wasza linia polityczna i wy macie potem dojść do władzy, niosąc hasła, że oddacie pracę tym, którzy ją stracili przez rząd, no to z całym szacunkiem, ale to nie jest wolność, panie pośle, to nie jest wolność. Myślę, że te osoby, które są wyrzucane z pracy, mają inny pogląd. Wolność was pogodzi, mam nadzieję. Ryszard Molek, Wolność. Panie pośle, ustawa Apteka dla aptekarzy przeciwko idei wolnego rynku, przeciwko rozwojowi gospodarki. Za niedługo lekarze będą żądali monopolu na szpitale, a piekarze na piekarnie. Odrzuciliście poprawki merytoryczne. Stracą konsumenci, a także ograniczycie dostęp do leków. Dla czyjej korzyści jest ta ustawa, bo z pewnością nie dla dobra Polaków. Na pewno nie odrzuciliśmy poprawek merytorycznych, bo jakby były poprawki merytoryczne, to byśmy ich przyjęli. Poprawki zostały odrzucone, dlatego że sam projekt był szedł w innym kierunku z tym, co proponowały partie opozycyjne. Jest faktycznie tak, że tutaj te nowe tworzące się, bo mówimy o nowych tworzących się aptekach, będą skierowane pod takim kątem, że aptekarze, mając swój zawód, będą mogli, że tak powiem, zakładać te apteki i funkcjonować. W każdym państwie europejskim rynek aptekarski jest uporządkowany. W naszym kraju tak nie było, dlategośmy go uporządkowali. Wolność zaczyna, proszę. Dobry wieczór, panie premierze. W obecnych czasach znacznym problemem polskich uniwersytetów jest przede wszystkim spadek wartości dyplomów tych uczelni. No, w światowych rankingach, chociażby w rankingu listy szanghajskiej, polskie uczelnie znajdują się na odległych miejscach, bo to jest kolejno no, 300-400 pozycja, prawda, tak około. I na szczytach z kolei tych rankingów znajdują się uczelnie niepubliczne, takie jak MIT czy Oxford. I czy w związku z tym nie uważa pan, że chociażby częściowa prywatyzacja polskiego szkolnictwa wyższego nie mogłaby zaradzić temu problemowi, jak i innym problemom polskiej uczelni? Nie, to jest całkowicie nierealne. W Polsce nie ma takiego prywatnego kapitału, który by spowodował, żeby kilka miliardów złotych zainwestować na przykład w częściową prywatyzację, strzelam, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poza tym my, wolnorynkowcy, powinniśmy też brać pod uwagę, bo myślę, że tutaj jest między nami bardzo wiele wspólnych poglądów, ale powinniśmy brać pod uwagę pewną kulturę i tradycję danego społeczeństwa. Czołowe polskie uczelnie zawsze miały charakter publiczny i trzeba zwiększyć poziom konkurencyjności tych uczelni. Trzeba wprowadzić takie mechanizmy, które by spowodowały, że one przynajmniej pod pewnymi względami zaczną konkurować z tym MIT, ze Stanfordem, z Cambridge. Natomiast prywatyzacja to jest w tej chwili, to byłoby tylko takie ideologiczne zaklęcie. Jakie ma zatem pan pomysły na zwiększenie konkurencyjności? Zaczął pan od bardzo ważnego faktu. Najlepsze polskie uczelnie od szeregu lat w światowych rankingach z roku na rok są niżej. Fakt pierwszy. Drugi fakt, jeżeli chodzi o najbardziej prestiżowe granty naukowe, granty European Research Council, mamy ich 3 razy mniej niż Węgry. I trzeci fakt, w Polsce mamy 100 tysięcy naukowców, a naukowców polskich pracujących za granicą, tych, którzy wyjechali po wejściu Polski do Unii Europejskiej, jest 35 tysięcy. To jest w proporcji do ogółu społeczeństwa tak jakby 10 milionów Polaków wyemigrowało. Teraz co trzeba zmienić? No, po pierwsze zmienić trzeba system finansowania uczelni. Do tej pory... finansowano w zależności od liczby studentów. Im więcej, tym lepiej. Masowość była promowana. Teraz bierzemy pod uwagę nie ogólną liczbę, tylko proporcje między liczbą studentów a liczbą pracowników naukowych. Nie więcej niż 12-13 studentów na jednego pracownika naukowego. To pozwala odtworzyć relacje mistrz-uczeń i naprawdę solidnie kształcić. Panie pośle, ja chciałbym nawiązać do jednej z ostatnich wypowiedzi pani premier Szydło. Cytuję. Auschwitz to lekcja tego, że należy zrobić wszystko, aby uchronić swoich obywateli. Amen. I w związku z tym mam pytanie, czy jedną z takich rzeczy, którą należałoby zrobić, nie byłoby poszerzenie dostępu do broni do Polaków, bo gdyby w II Rzeczypospolitej obywatele mieli broń, a w szczególności Żydzi, to Niemcom zdecydowanie trudniej byłoby popełnić takie zbrodnie. Ja osobiście jestem zwolennikiem łatwiejszego dostępu do broni, ale na pewno musi to być taka formuła prawna, która po pierwsze będzie stawiała przed sobą bezpieczeństwo. I oczywiście trwa dyskusja bardzo dwóch środowisk, które są za albo przeciw, ale uważam, że jeżeli miałoby dojść do liberalizacji dostępu do broni w Polsce, tego tematu w ogóle nie ma obecnie, ale gdyby tak się miało stać, to bezpieczeństwo musiałoby stać
no, ponad wszystkim. Więc to oczywiście dobrze brzmi, niech każdy ma broń i w razie problemu się broni, ale jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, że powinien zwracać większą uwagę, zapraszam do obrony terytorialnej. Tam są szkolenia, dostęp do broni. Wszystko to, co jest potrzebne, aby być przygotowanym. Rafał Kulicki, Wolność. Panie prezesie, polscy rolnicy od setek lat wytwarzają ze swoich produktów przetwory. Obecnie przez różnorakie regulacje krajowe, europejskie i działalność sanepidu, wielu z nich nie może ich sprzedawać, co osłabia polską gospodarkę. Co pan jako prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego zamierza zrobić, aby zmienić tą absurdalną sytuację? Po pierwsze, wprowadziliśmy sprzedaż bezpośrednią w poprzedniej kadencji. Teraz została podtrzymana i rozwinięta. I to jest ta pozytywna kontynuacja, którą możemy zauważyć. To jest pierwsza kwestia, sprzedaż bezpośrednia, skrócenie łańcucha sprzedaży, żeby nie było pośredników. Polacy chcą dobrej żywności, chcą żywności bezpośrednio od rolnika. To musimy rozwijać na większą skalę. Po to też jest samorząd i na przykład modernizacja bazarów, rynków, na których sprzedaje się produkty rolne, produkty spożywcze. To jest pierwsza kwestia. A w tej skali takiej już bardziej może i globalnej, mówię o eksporcie, odblokowanie rynku rosyjskiego, sprzedaż na wschód, sprzedaż do Chin, to jest wielka sprawa dla polskiego rolnictwa. Trzeba znieść, zrobić wszystko, żeby embargo na polskie produkty do Rosji zostało zniesione, a pierwszym krokiem do tego może być przywrócenie małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim, który został zablokowany, przypomnę, rok temu na czas Światowych Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży skończyły się w wakacje 2016 roku. Ruch graniczny mały jest wciąż zablokowany. Duda, Partia Wolność. Panie pośle, chciałem się pana zapytać o pana opinię dotyczącą legalizacji marihuany. Ostatnio Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, stwierdził, że w gruncie rzeczy jest za delikatnym zliberalizowaniem dostępu do marihuany medycznej. Jednak ja chciałem się zapytać, dlaczego rządzący z Prawa i Sprawiedliwości roszczą sobie prawo do tego, żeby mówić Polakom, dorosłym, odpowiedzialnym za siebie obywatelom, co mogą pić, jeść czy palić? Proszę pana, bardzo panu dziękuję. Nie rościmy sobie takiego prawa, ale patrzymy na dramatyczne przypadki. Mówił o tym pan minister Ziobro. Zdarza się, i to często się zdarza, że zażywanie narkotyków, nawet tych, powiedzmy, szkodliwych w niewielkim stopniu, jest początkiem dramatu. I tego chcemy uniknąć. No, ja powiem panu, zagłosowałem za tym postulatem pana posła Leroya. Bo rozumiem, że mogą być sytuacje, gdzie osoba cierpiąca. Mówmy o medycznej marihuanie, tylko mówmy potrzebuje... o tym, dlaczego pan na przykład nie jest za tym, żeby zdelegalizować alkohol, skoro alkohol też może uzależniać, też może doprowadzić do dramatu ludzkiego, do zdewastowania czyjegoś zdrowia. No ale widocznie, no chyba jakby delegalizacja alkoholu oczywiście byłaby idiotyzmem, natomiast nie zrobicie tego, bo stracilibyście no, bardzo dużą część wyborców przez to jest oczywiste. Jesteśmy spokojną, odpowiedzialną formacją, troszczącą się sami za siebie, troszczącą się o dobro wspólne, także o pańskie dobro. Proszę pana, o swoje dobro ja potrafię zadbać najlepiej sam, nie potrzebuję do tego. Ja to rozumiem, proszę pana. Nie będzie przyzwolenia na legalizację narkotyków, bo narkotyki prowadzą do tragedii i do śmierci. Koniec, kropka. Koliber. Wolność. Proszę. Karol Pęczek, Partia Wolność. Panie pośle, już tutaj pan pokazał, że rozumie pan pewne mechanizmy ekonomiczne, co bardzo nas cieszy. Natomiast do pewnego momentu uważaliśmy pana za takiego prawdziwego wolnościowca w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlatego... Do czasu Ubera. Dlatego tym bardziej zdziwiła nas pana postawa w sprawie Ubera. Spokojnie. Czy nie uważa pan, że właśnie w tej sprawie powinniśmy pójść w innym kierunku? Powinniśmy równać w górę, czyli zmniejszyć obciążenia prawne i finansowe dla taksówkarzy, zamiast zwiększać te obciążenia dla uberowców? Zdecydowanie zgadzam się z panem. Nie było to nigdy innego zdania nie miałem. Taksówkarzy i konsumentów. Rozumiem, zgadzam się z panem. Tak? Uważam, że przyszłość powinna ograniczać wszystkie te sprawy związane z biurokracją. Natomiast państwo musi się zdecydować. Stąd był mój alert. Mój alert polegał na tym, że
dzisiaj w państwie prawa, jeżeli mówimy, że istniejemy, jesteśmy w państwie prawa, państwo prawa, czyli rząd, musi zadbać o to, że albo Uber będzie się dostosowywał do warunków takich jak iTaxi, MyTaxi, wszystkie aplikacje w kraju, które płacą podatki, albo dostosuje Ubera do tego, ewentualnie niech zmieni przepisy takie, tak, w jakich obraca się Uber. Jak pan jako poseł osobiście uważam, że kierunku, nawet powinni pójść w stronę oczywiście większej swobody. Natomiast na dzień dzisiejszy w życiu nie będę stał za Uberem. W sensie za Uberem stoję i tego rodzaju aplikacjami, ponieważ sam jestem w rynku IT od 96 roku. Buduję razem ze swoim teamem różne aplikacje, budowałem portale internetowe. Jak najbardziej rozumiem potrzebę budowania tego, dlatego jestem w Komisji Cyfryzacji. Natomiast nie może być okradania mnie i obywateli wszystkich i pana z pieniędzy, które wywożone są za granicę. Okradanie mało tego, wtedy, powiem panu tak, wie pan dlaczego mnie... Ja tylko daję mi pan skończyć. Nie równocześnie. Uberem jechał kiedyś mój kolega ze swoją kobietą i psem. Wie pan co? Wyleciał z torów na moście w Warszawie, przeleciał przy 180 na godzinę, był po spożyciu różnych... Ale niech mi pan da skończyć. Uderzył w drugą taksówkę naprzeciwko, w której zginął kierowca na miejscu. Mój kolega razem ze swoją kobietą wylądowali w szpitalu z poważnymi obrażeniami. Wie pan co? Nie odpowiedział praktycznie. Nie był ubezpieczony człowiek, który jechał w tym samochodzie. Wie pan co? Mnie chodzi o braki, które są robione. Nie jestem przeciw Uberowi, ale jestem przeciwko złemu prawu. Jeżeli ktoś chce mieć bezpieczeństwo na korzyści finansowe, może skorzystać z taksówki, która jest ubezpieczona. Ale można też podjąć to ryzyko i chodzi o to, żeby był ten wybór. Zgadza się, natomiast nie wiem, czy pan wie, w całej Europie z tego powodu i na świecie toczy się bój z Uberem, że nie chcą się przystosowywać do norm w danym kraju. Tak jak cała reszta firm. Chodzi o to, żeby ten problem rozwiązać, żeby firma Uber mogła normalnie... Co różni firmy? Dlaczego oni mają być lepsi od firmy MyTaxi, iTaxi? Ja znam te aplikacje. Panowie, widzę ludzi, którzy przy tym pracują. Moja rada, ale chodzi o to, żeby więcej pieniędzy zostawało w kraju. Panowie, i żeby... moment. Moja redakcyjna koleżanka rozpłacze się zaraz, bo chciałaby przeczytać. Natomiast nie mam nic przeciwko Uberowi i tego rodzaju aplikacjom. Broń Boże. Bardzo krótko proszę, bo jeszcze kilka pytań. Kamil Jastrzębski, Wolność. Tutaj mówimy odnośnie kultury i historii. Zatem mam pytanie, ponieważ ostatnio Donald Trump wygłosił podczas wizyty w Polsce podniosłe przemówienie na temat właśnie naszej historii. I mam pytanie, po pierwsze, jak ocenia pan to przemówienie oraz ogólnie jak ocenia pan politykę, dotychczasową politykę prezydenta Trumpa w USA? To znowu jest dla mnie kłopotliwa sytuacja, ponieważ no, miałem wrażenie, że będę tutaj gościem w kwestiach ogólno pojętego patriotyzmu czy jakichś tematów związanych z nim. Więc ocenianie polityki Trumpa jest dla mnie trudne, ponieważ po prostu jej nie analizuję, nie czuję się kompetentny wypowiadać no, w takim temacie. Oczywiście, no, gdybym był politykiem, to pewnie coś bym próbował powiedzieć, prawda? To ja masa ludzi w środowiskach politycznych nie ma nic ciekawego do powiedzenia w żaden temat, prawda? Mówię bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o przemówienie, no, krytykowane przez wielu i tak dalej, no to z pewnością lepiej, żeby takie przemówienie miało miejsce, niż przemówienie, w którym jednemu profesorowi Harvarda chlapnie się coś, odczytując z kartki napisane przez dziesiątki innych profesorów różnych amerykańskich uczelni coś o polskich obozach śmierci, po to, żeby taki komunikat szedł w świat. Jednak to przemówienie, które miało miejsce na Placu Krasińskich, pod pomnikiem zresztą przecież powstańców warszawskich, niezależnie od analizy militarnej, politycznej skutków powstania warszawskiego, to jednak wspomnienie o historii Polski nie takie, jaką ona jest przedstawiana przez wielu publicystów na świecie. Czyli na przykład możemy się z publicystyki niektórych zagranicznych dziennikarzy dowiedzieć, że Żydzi chronili się w trakcie II wojny światowej w niemieckich obozach przed polskim antysemityzmem, prawda? Chronieni tam przez Niemców. I to nie jest żart. To nie jest żart, prawda? To nie jest karykatura czyjejś wypowiedzi, tylko takie lotów w publicystykę uskuteczniano. Pomijając już Jana Tomasza Grossa, który swoją wiedzę czerpie z objawienia, jak sam z obezwładniającą szczerością oświadczył w jakimś wywiadzie. I okazuje się, że no, w Jedwabnym, prawda, no, fanatyczni źli Polacy mordowali Żydów i byli w tym tak zacięci, że okazuje się, że według Grossa dorzucali ich do płonącej stodoły z drabin przystawionych do płonącej stodoły. No, chciałbym zobaczyć pana Grossa, jak on wspina się na drabinę przystawioną do płonącej stodoły. No, musiałbym mieć chyba jakiś specjalny strój, jakiś Ironmana albo czegoś takiego. Wolność. Panie premierze, w Polsce od lat jesteśmy świadkami tak naprawdę wojny między Platformą a PiS-em, czyli między postkomuną, a tak naprawdę gospodarczą neokomuną.
I czy w związku z tym nie uważa pan, że w Polsce niezbędne jest tak naprawdę umocnienie takiej konserwatywno-liberalnej siły wolnościowej? Zdecydowanie tak uważam i naprawdę życzę wolności, żebyście wolności albo republikanom, żebyście mieli 10, 15, 25%. Mówię to bez żadnej ironii. Naprawdę trzymam kciuki za to, żeby kiedyś do władzy doszła partia taka konserwatywno-wolnorynkowa, czyli taki polski odpowiednik amerykańskich republikanów. Póki to jest niemożliwe, to jako ta wypustka republikańsko-konserwatywna w świecie neokomuny, tak pan to określił. Staram się działać na rzecz wolnego rynku. Ale mówiąc zupełnie serio, bo przed chwilą sobie i pan, i ja trochę żartowaliśmy. Wyborców takich konserwatywno-wolnorynkowych według badań jest w Polsce między 10 a 15%. Problem polega na tym, 10-15% całkiem niemało, jak na ten dzisiejszy świat zdruzgotany przez państwo opiekuńcze, zdemoralizowany przez państwo opiekuńcze. Problem polega na tym, że te 15% wyborców, część głosuje na Korwina, część na ciągle jeszcze na Platformę, część na Prawo i Sprawiedliwość albo Polskę Razem. Być może w przyszłości dojdzie do takiego momentu, kiedy powstanie ugrupowanie, które scali tych wszystkich, ten rozproszony dzisiaj elektorat konserwatywno-wolnorynkowy. Pytanie, pan mówi, że jest pan taką wypustką republikańsko-liberalną, prawda? No ale de facto, jeśli chodzi przykładowo o głosowanie w sprawie podniesienia VAT-u za pana czasów w Platformie, głosował pan za. Jeśli chodzi o głosowanie za 500+, głosował pan za. Każdą ustawę, którą pana szef, czy to Jarosław Kaczyński, czy to Donald Tusk, panu podsunie, no pan głosuje za. Nie, nieprawda. Widzi pan, po pierwsze, wiele rozwiązań nie weszło w życie, nie zostało poddanych głosowaniu, między innymi ze względu na mój sprzeciw. No, przykładem ostatnio podniesienie opłaty paliwowej. Byłem temu zdecydowanie przeciwny. Natomiast kiedy kolega z ruchu Kukiz 15 pytał mnie o te głosowania, kiedy się głosuje wbrew własnym przekonaniom, no to niestety, jak będziecie kiedyś, życzę wam gorąco i to nawet mówiąc szczerze, życzę Polsce, żebyście jak najszybciej zasiedli w parlamencie, bo wiąże z waszym pokoleniem dużo większe nadzieje niż z moim, już nieco wypalonym. Ale jak zasiedziecie w parlamencie, to się przekonacie, że polityka jest grą zespołową, że trzeba ucierać poglądy, ucierać kompromisy. Raz klub głosuje tak, jak ty chcesz, innym razem ty głosujesz tak, jak chce klub. Panie premierze, pan się czuje wypalony? Nie, mówię o swoim pokoleniu. Nie, ja jestem go and win. Moi przodkowie pochodzą z Wysp Brytyjskich, sądząc po nazwisku, należeli do stanu rycerskiego i mówiąc szczerze, gdzieś tam we mnie ta krew buzuje. To znaczy czasami chętnie brałbym miecz w rękę i rąbał. No, i to hasło wraca, go win, tak? Co, na coś się zanosi? Nie, to tak przypadkiem, tak? Teraz obóz Zjednoczonej Prawicy potrzebuje jedności. Chcę powiedzieć, że zapłaciłem bardzo wysoką cenę, ogromnego ataku na mnie, za to, że zachowałem jedność Zjednoczonej Prawicy. Gdybym głosował inaczej, dzisiaj bylibyśmy już w trakcie przygotowań do kampanii wyborczej. Z tej strony sali miałbym poklas, byłbym bohaterem. No, tylko czy dla Polski to byłoby lepsze? Czy byłby na przykład drugi rząd tak odważny, żeby walczyć z mafią paliwową, mafią VAT-owską? To są dziesiątki miliardów złotych rocznie, żeby stanąć czołem, twarzą w twarz z tego typu światem przestępczym, trzeba mieć ogromną determinację. Wolność, proszę. Obecnie w Unii Europejskiej dostrzegamy takie tendencje do jeszcze większej federalizacji i pozbawiania państw członkowskich ich niezależności. Sam przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Antonio Tajani, powiedział nie tak dawno, iż w Europie, w Unii Europejskiej nie ma miejsca na indywidualne interesy państw członkowskich. W związku z tym ja mam właśnie takie pytanie. Co panowie, jako jednak spadkobiercy ludzi walczących o niepodległość, walczących o silną, niezależną, wolną Polskę, sądzą na temat obecnej sytuacji? Na temat sytuacji, w której my dobrowolnie, świadomie oddajemy tą naszą niepodległość na rzecz przesadnie biurokratycznej organizacji, którą niewątpliwie jest Unia Europejska.
Więc, no to już będzie trochę polityki. Troszeczkę, no ale może mniej. Ja to spróbuję jednak mimo wszystko nawiązać do historii. Polska przeszła już tę drogę, bo najpiękniejsza idea europejska była zrealizowana w Polsce jako państwo Rzeczpospolita, obojga, w zasadzie trojga narodów, gdzie oprócz tych głównych trojga narodów, czyli Rusi, Litwy i Polski Lechickiej, były jeszcze takie narody jak Ormianie, jak Żydzi, jak Tatarzy. Wszyscy mogli się w tej Rzeczpospolitej rozwijać i rozwijać swoją kulturę. Ja jako Kasprowicz jestem dziedzicem tradycji ormiańskich. Pochodzę po mieczu z ojca z rodziny ormiańskiej, zasiedziałej we Lwowie od XV wieku. Ze strony matki to rodzina związana z szędzielarzami, z Łupaszką. I my w genach mamy tę wspólną Europę, bo w naszych genach w krwi jest krew ormiańska, polska, rusińska, litewska, niemiecka, żydowska. Ciotkę żydówkę miałem, Krystynę Feldmanówną. Także to wszystko jest. Ale jak przepięknie napisał profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Krzysztof Stopka, badając Ormian polskich historię i szczególny patriotyzm Ormian polskich, napisał, że Ormianie przez wszystkie 700 lat obecności w Polsce zachowali swój język, swoją kulturę, swoją tożsamość, a jednocześnie byli wybitnymi polskimi patriotami, ponieważ przyjmowali kulturę polską jako swoją również obok kultury ormiańskiej. Europa wspólna nie może być wydumaną Europą bez narodowości, ponieważ to narodowości tworzą Europę i moim zdaniem ten trend, który zmierza w kierunku wyprowadzenia świadomości narodowej na jakieś całkowite obrzeża poza funkcjonowaniem Unii Europejskiej, nie przyniesie skutku, nie uda się, ponieważ Francuzi pozostaną Francuzami, Niemcy pozostaną Niemcami, Włosi Włochami, Hiszpanie Hiszpanami. Wystarczy pojechać na wakacje do tych krajów i zobaczyć, a że z tą Francją każda to bym kultura jest. Czy, to, że czy tam jest coraz... Francją. Że, ale ja byłem na prowincji francuskiej i kiedy spotkałem się z Francuzami rolnikami, z Francuzami z dala od tych wielkich centrów kulturowych, a można by powiedzieć antykulturowych, to tam jednak poszanowanie tradycji jeszcze można znaleźć. Ja podchwycę tą polemikę jednak. Demografia jednak działa. W kwestii Francji, tak? Ja bardziej bym tu jeśli o Hiszpanię, bo Katalończycy czy Baskowie powiedzą, jakimi Hiszpanami jesteśmy. Ale troszkę nie o tym rozmawiamy. A propos tego pytania, czy tak? Tak, czy... oczywiście. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, największa organizacja czasów powojennych, kontynuująca tradycję Armii Krajowej, w swoich dokumentach wielokrotnie podkreślała, że są za ideą Zjednoczonej Europy opartej o fundamenty chrześcijańskie. No oczywiście tu bardziej możemy znaleźć nawiązania do myśli tych Adenauera czy Schumana, no niekoniecznie tego, co się dzieje w Unii Europejskiej po traktacie z Maastricht, ale ta pierwotna idea pewnej solidarności europejskiej, wymiany gospodarczej była w dokumentach podziemia bardzo widoczna. Ale oczywiście teraz idzie to w zupełnie inną stronę. Od 20 paru lat, jeśli możemy przejrzeć jakieś czy doniesienia prasowe, czy jakieś pamiętniki ze wcześniejszych lat jeszcze osób, które tworzyły Unię Europejską, widać, że jest trend kosmopolityczny po to, żeby raczej idee narodowe w tym najlepszym tego słowa znaczeniu o nich zapomnieć, żeby przyjąć tożsamość europejską tylko i wyłącznie. Albo postawić na taki regionalizm w stylu właśnie tego, co pan redaktor wspomniał, typowo taki bardzo związany z jakąś ziemią, gdzie się mieszka. Idee narodowe, idee państwowe mają zostać zastąpione przez ideę bardzo enigmatyczną europejską. Proszę, proszę. Kamil Jastrzębski, Wolność. Szanowna pani poseł, wielokrotnie słyszy się opinię, że ruch Kukiz15 jest ugrupowaniem o poglądach wolnorynkowych. Tymczasem głosowała pani za takimi ustawami jak m.in. 500+, czy podatek bankowy oraz wiele innych. I mam pytanie, czy w związku z tym, aby na pewno wasz ruch jest ugrupowaniem o poglądach wolnorynkowych? W naszym ugrupowaniu, jak państwo pewnie wiecie, są posłowie o różnych poglądach.
wolnorynkowych również mamy dość taką pokaźną grupę posłów, którzy bardzo mocno i zawsze, pan może pewnie pośledzić po głosowaniach, oni głosują za tego typu rozwiązaniami. W różnych kwestiach próbujemy się nawzajem przekonać. Bardzo często się tak zdarza, że właśnie grupa posłów wolnorynkowych z solidnymi argumentami przekonuje pozostałych posłów do tego, żeby głosować za ustawami, które na samym początku wydają się takie trudne do zrealizowania. Natomiast są też posłowie, którzy się nie dają przekonać, ale u nas w niektórych sprawach obowiązuje taka wspólna dyscyplina, ale to właśnie w tych sprawach, w których podejmiemy wspólnie decyzję, że decydujemy się na wspólne głosowanie. Natomiast w niektórych sprawach to nie jest konieczne. My chcemy nauczyć innego myślenia Polaków, że rzeczywiście to nie jest tak, że partia to jest taki monolit, który skupia 200 czy 300 osób, które absolutnie myślą jednakowo i tak samo będą podejmować decyzje. W tych wszystkich ugrupowaniach pan gwarantuje. Nie ma takiej jednomyślności, ale szef każe, jest to wykonalne. Natomiast to nie prowadzi do zmiany. Paweł Tomal, Wolność. W takim razie moje pytanie, odnosząc się do tego, co właśnie pan powiedział, to patrząc na przykład przez pryzmat kamienicy przy ulicy Chmielnej, czy takich problemów nie należy szukać u ich źródła, czyli obecnego systemu, który daje takie możliwości władzom miasta i czy, aby zapobiec temu, nie należałoby na przykład w tym zakresie ograniczyć możliwości władz miasta? Co jest ciekawe w pana pytaniu jest to, bo często mówi się o reprywatyzacji, że problemem dzikiej reprywatyzacji, to co najczęściej Platforma podnosi, są niewystarczające regulacje prawne. Natomiast problemem dzikiej reprywatyzacji nie były niewystarczające regulacje prawne, tylko po prostu łamanie prawa, które obowiązuje. W sprawie Chmielnej nie sprawdzono tego, czy Rzeczpospolita, no wtedy Polska Rzeczpospolita Ludowa, ale zobowiązania wobec przedwojennych właścicieli spłaciła i w związku z tym te zobowiązania nie obarczają również nas. I tego nie sprawdzono, w szeregu innych spraw również takie błędy popełniano. I reprywatyzacja warszawska jakby ma tą cechę charakterystyczną, że po prostu łamano prawo, nie badano tych spraw dogłębnie i po to w wielu przypadkach by konkretna osoba uzyskała nieruchomość. I tutaj tylko i wyłącznie stosowanie prawa i dbanie o majątek publiczny. Tego w tym przypadku nie było i dlatego musiała powstać Wolność. Damian Wdziła, Partia Wolność. Panie pośle, należy pan... Proszę mówić głośniej, pan jest taki bardzo nieśmiały, ale naprawdę... Należy pan do Prawa i Sprawiedliwości. No, ta nazwa zobowiązuje i chciałem zapytać, jak to jest z tą sprawiedliwością? Bo czy uważa pan za sprawiedliwe, kiedy państwo polskie wypłaca zasiłki osobom bezrobotnym, ale zdolnym do pracy? Bo to trochę wygląda tak, że osoby, które, obywatele, którzy pracują te 8 godzin dziennie w pocie czoła, właściwie zarabiają na tych, którzy wolą zostać w domu. I nie wiem, zastanawiam się, bo ani to prawe, ani to sprawiedliwe. Dziękuję. Dziękuję. No. Ładna forma pytania. Ja bym powiedział w ten sposób, że na pewno polski system, nazwijmy to socjalno-ekonomiczny, wymaga różnych korekt. Natomiast bardzo się cieszę, że on nie jest tak kontrowersyjny jak niemiecki, czy jak szeregu, już nie wymieniając krajów Europy Zachodniej. Oczywiście uważam, że trzeba... Uważamy, że trzeba wspierać ludzi, którzy szukają pracy i oczywiście uważam, że należy uszczelniać ten system tak, aby ludzie, którzy nieuczciwie chcą z tego systemu korzystać, byli za to karani i to nie podlega żadnej wątpliwości. Tu, myślę, znajdziemy wspólny, nie tylko w tym, wspólny Wolność. Tomasz Zieliński, Partia Wolność. Szanowny panie pośle, ja mam pytanie, ponieważ dosyć głośno ostatnio jest na temat nowej projektu PiSu i Solidarności w sprawie zakazu handlu w niedzielę. Między innymi pan poseł Andruszkiewicz wypowiadał się w ten sposób, że jest za ograniczeniem handlu w niedzielę. I tutaj właśnie mam pytanie, ponieważ Kukiz15 jest ugrupowaniem różnych idei i w przypadku, gdy dochodzicie do władzy, gdzie jak tu widzimy kolegów z PiSu i z PSL-u i może jeszcze Platforma do tego dołoży. Kukiz15 przejmie władzę w Polsce. I teraz mam do pana pytanie. Jakby pan odniósł się do tego projektu zakazu handlu w niedzielę? Poparłby go pan jako przedstawiciel partii Kukiz15, czy by go pan odrzucił?
Proszę pana, pyta się pan mnie, czy mam się odnieść do tego, co w Kukiz 15, bo jak pan sam zauważył, jesteśmy ugrupowaniem, stowarzyszeniem, które właśnie, bo później... ma różne idee wewnątrz siebie i tak jak pan zauważył, różne nastawienie do tego właśnie problemu. Ja uważam, że tutaj wygrywa niestety, mówię niestety, dlatego że państwo nie pamiętają tych czasów. Ja pamiętam te czasy, kiedy w niedzielę wszystko było zamknięte. I też nie z powodu tego, że chodziło o pracę, ale że nie było co sprzedawać w ogóle w niedzielę, więc po co miało być otwarte. I pierwszym takim demokratycznym osiągnięciem było właśnie otwarcie się na przykład na ten słynny bazar dziesięciolecia, ten bazar Europa, który jako pierwszy w niedzielę funkcjonował, a potem każde inne następne sklepy. Żal mi się jednak rozstawać z myślą, że w niedzielę nie mogę zakupów zrobić, bo wydaje się, że ciągle dobrymi chęciami ograniczamy swoje prawa demokratyczne i swoje prawo do wyboru. I ja złożyłem taką propozycję na zespole do spraw wspierania przedsiębiorczości, że jeżeli Solidarność, związki zawodowe mówią faktycznie o tym, że martwią się o pracowników, to pytanie brzmi, czy chodzi im o zamknięcie hipermarketów, czy o pracowników? Bo ja wtedy złożyłem propozycję wprost. Proszę bardzo, w kodeksie pracy robimy trzy niedziele wolne obowiązkowo dla każdego Polaka. No to ja jestem za tym, bo pielęgniarki, bo policjanci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie tylko panie kasjerki pracują w niedzielę. Jeżeli mielibyśmy iść w tym kierunku, że obywatel Rzeczpospolitej ma mieć wolne niedziele, to mówmy o wszystkich obywatelach, a nie o tylko tych, za którymi akurat w tym przypadku ujęła się Solidarność. Wolność. Paweł Tomal, Partia Wolność. Panie profesorze, jednym z problemów w obecnych czasach jest niż demograficzny i Prawo Sprawiedliwość jako lekarstwo na ten problem stworzyło program Rodzina 500+. Z danych wynika, że dzietność dzięki temu programowi ma wzrosnąć z poziomu 1,3 do 1,5, co nie rozwiązuje problemu, bo wciąż jest to poniżej 2,1, a dodatkowo, jak policzył doktor ekonomii Sławomir Mentzen, jedno dziecko może kosztować nawet do 800 tysięcy złotych. W związku z tym ten program jest też niebotycznie drogi. No i tutaj pojawia się pytanie, jak w takim razie ten program ma poprawić sytuację w Polsce? A jak pan sądzi? Co by pan zaproponował? Potrafi pan swoją narzeczoną przekonać do tego, żebyście mieli co najmniej trójkę dzieci? Oczywiście, że jeżeli będę miał narzeczoną, to będę w stanie ją do tego przekonać, ale odnosząc się do pierwszego pytania, czyli co ja bym zaproponował, to po pierwsze nie tworzyłbym żadnych programów socjalnych czy tam demograficznych, a zająłbym się na przykład obniżką podatków dla każdego, nie tylko dla rodziców. Można było równie dobrze zamiast programów... Czy zna pan jakieś badania, które by wskazywały, że obniżki podatków działały jako czynnik prodemograficzny w jakichś krajach? Nie znam takich badań, aczkolwiek uważam, że to poprawia sytuację materialną ludzi, bo wtedy więcej pieniędzy jest w kieszeniach obywateli, więc może ich być stać wtedy na dzieci. Proszę zwróćcie uwagę, jesteśmy w paradoksie cywilizacyjnym. Oczywiście to nie dotyczy tylko Polski. Paradoks ten polega na tym, że poziom życia i nakłady kosztu energii i poświęceń, jakie musimy podjąć, żeby wychować dzieci, są wielokrotnie niższe niż w momencie, gdy ja byłem dzieckiem, gdy się urodził mój pierwszy syn i tak dalej. A dzietność jest niższa, bo zmalała gotowość do poświęceń. Gotowość do okrojenia swojego egocentryzmu, swojego egoizmu. To tym bardziej, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość prowadza taki program, skoro rozwiązuje tylko sytuację finansową. Podobno 90 sekund nieskończonej. Dlatego też polityka Prawa i Sprawiedliwości obejmuje przekaz prorodzinny i konserwatywny. Bo nie przypominam sobie, żeby konserwatywnym podejściem były programy socjalne, ale no... Jeszcze raz pan w przerwie, to zabiorę panu ten mikrofon. Proszę pana, albo pan chce się czegoś dowiedzieć, albo pan chce gadać. Jak to jest? Trzeci raz mi pan przerwał. Ja przypominam. 30 sekund, 90 sekund. Jeżeli jest polemika, to oczywiście tak, ale nierównocześnie bez przerywania. Dlaczego pan nie wstał, jak do pana podszedłem i nie zrobił groźnej miny? Poznałem, że nie ma co się przejmować, bo inni przerywali dużo bardziej niż ja, także... Proszę państwa, problem dzietności, fundamentalny problem dla losów każdego narodu, to jest także problem wyboru pewnej drogi życiowej.
czy zakładam, że do pełni człowieczeństwa przynależy wzięcie odpowiedzialności za innych ludzi, w tym za dzieci, które się powołały na życie. I żadna polityka czysto ekonomiczna, żadne obniżanie podatków i powtarzanie frazesów wolnościowych nie zmieni postaw, jeśli one wynikają na przykład z presji kultury konsumpcyjnej. Jeśli społeczeństwo jest zanurzone w kulturze hedonistycznej, konsumpcyjnej, hiperindywidualistycznej, to większa ilość pieniędzy nie przyczyni się do większej dzietności. To musi być infrastruktura instytucji, które wspomagają macierzyństwo, które pokazują, że czymś dojrzałym jest właśnie dzielenie się z innymi, swoim czasem, swoim wysiłkiem, że wyrzeczenia są normalnym elementem wzrostu, dochodzenia do pewnego życiowego męstwa, a nie powtarzanie frazesów. Na pewno Ludwik von Mises takich frazesów by nie powtórzył. Jak pan sądzi? By spojrzał na to głębiej, co? Znaczy ja myślę, że jakbym ja miał dziecko, to myślę, że ono by nie chciało ode mnie usłyszeć, że no tam załóżmy Jacku, mieliśmy Jacku ciebie, bo wiesz, 500 zł mogliśmy co miesiąc tam dostać, mogliśmy wydać na nawet na zabawki dla ciebie. Ja bym nie chciał czegoś takiego od swojego ojca usłyszeć, że go przekonało 500, czy powiem szczerze nawet 5000 zł. Ja uważam, że wychowanie no, powinno z czegoś innego wynikać i ta inicjatywa, żeby dziecko wychowywać, też powinna z czegoś innego wychowywać, wypływać niż z pieniędzy, ale no, Prawo i Sprawiedliwość widać inaczej sądzi. Wolność. Jakub Szostek, Wolność. Panie ministrze, w związku z trwającym od dłuższego czasu protestem w środowisku medycznym, czy nie uważa pan, iż nie byłoby lepiej poddać tę służbę zdrowia prywatyzacji, aniżeli zwiększać wpływy z budżetu na nią, za co i tak zapłacą obywatele? Nie sądzę, dlatego że żeby to zmieniać, trzeba by zmienić konstytucję. Dziś nie ma takich warunków. Zresztą opieka medyczna, opieka społeczna powinna być gwarantowana przez państwo dla obywateli. Po to płacimy podatki, po to płacimy składki zdrowotne. Natomiast zupełnie inną kwestią jest organizacja pracy, organizacja tej służby i poziom jej finansowania. Dla przykładu ten system w Gruzji bardzo dobrze się sprawdził. A warto przytoczyć, że Gruzja to kraj postradziecki. Gruzja jest małym państwem. Nie wiem, jak się sprawdził, nie znam modelu gruzińskiego. Natomiast u nas sprawdził się system chociażby prywatnych usług weterynaryjnych, medycyny weterynaryjnej. Sprawdza się prywatna stomatologia, ale nie sądzę, żebyśmy sprawdzali w tak zróżnicowanym i jeszcze biednym społeczeństwie, testowali prywatyzowanie całej służby zdrowia. To gdzieś tam po cichu było w programie Platformy Obywatelskiej, nigdy nie wspierane przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja proponuję Koliber i Wolność, dobrze? Tak, bardzo, może zdążymy. Ryszard Molek, Wolność. Po 1989 roku ludzie z bezpieki nadal pracowali dla tajnych służb specjalnych, na przykład wojskowe służby informacyjne. Przedtem byli oni agentami Związku Sowieckiego. Oni oraz ich uczniowie nadal tam działają. Dlaczego nie zerwiemy z komunistyczną przeszłością i nie założymy służb specjalnych od zera, bez obcej agentury? Znaczy to jest jakby trochę, ja się przynajmniej nie czuję adresatem tego pytania, bo to jest pytanie oczywiście do polityków i do rządzących, którzy podejmują określone decyzje. Natomiast trzeba mieć na względzie, pamiętać kilka rzeczy, a przede wszystkim przynajmniej jedną, że bardzo trudno jest budować od zera. Ale nie. Na przykład możemy przytoczyć sytuację Estonii, która w bodajże 1990 roku, po tym roku, miała dosłownie, nie dość, że była mniejszym państwem. No właśnie, ale jest trochę mniejsza. Słabszym państwem, to jednak jakoś temu podołała. Prawda? A jednak biorąc pod uwagę straty, jakie niesie na przykład Rosja, która, no nie oszukujmy się, na świecie ma jedną z najlepszych służb specjalnych, o ile nie najlepszą, może nieść duże straty dla Polski, jak i dla naszych sojuszników z NATO. Oczywiście. Ma pan rację. Natomiast myślę, że w obecnej sytuacji kwestia kondycji polskich służb,
To nie jest tylko i wyłącznie problem ewentualnego dziedzictwa komunistycznego i komunistycznych służb, dlatego że są inne problemy związane z zarządzaniem, z decyzyjnością, z kwestiami politycznymi, z tym, że nie udaje się wypracować pewnego jednolitego obrazu polskiej racji stanu, dlatego że instytucje w Polsce również padają łupem określonych aktualnych dysponentów władzy. I tu jest szerszy problem. Czy ja bym jednego chciał uniknąć, to znaczy, żebyśmy stwierdzili, że wszystkie nasze problemy rozwiążemy w momencie, kiedy oznaczymy tych złych i utopimy tą marzannę, dlatego że problem o wiele jest bardziej skomplikowany. Ten problem, o którym rozmawiamy, jest wycinkiem, z czasem coraz mniejszym, na początku ten. Mogę tylko powiedzieć, że kiedyś do niego wrócimy. Tak. Tyle mogę obiecać. Kolibrowi niestety już nie zdążę zadać pytania. Obiecuję szczególne potraktowanie w przyszłym za tydzień. Dziękuję bardzo ci za wizytę. No ale wszyscy wiedzą, wolność. Pani poseł, jeszcze tutaj nawiązując do pytania kolegi z Kolibra, chciałem zauważyć, że chyba w latach 90. Jarosław Kaczyński powiedział coś takiego, że Polacy nie są jeszcze dostatecznie dojrzali do tego, żeby mieć swobodny dostęp do broni. Także myślę, że w kwestii wolności jednostki tutaj macie dość podobne podejście. Natomiast skoro już padło to pytanie, ja chciałem zwrócić uwagę na inną taką sferę, która dla nas wolnościowców jest pewną emanacją wolności jednostki. Kwestie posiadania samochodu osobowego. Tutaj w Krakowie mamy od jakiegoś czasu taką sytuację, że są poszerzane strefy płatnego parkowania, że są likwidowane miejsca parkingowe. No, skoro jesteście partią liberalną i jak rozumiem wolność jednostki jest dla was istotną sprawą, co macie do zaproponowania w kontekście też wyborów samorządowych, o których tutaj mówiliście, żeby ułatwić życie mieszkańcom miast, również tym mieszkańcom, którzy są zmotoryzowani i którzy na co dzień chcieliby swobodnie dojechać swoim prywatnym samochodem do pracy? Tak, po pierwsze ja również korzystam z samochodu i to również poruszając się po moim mieście po Łodzi. Tylko wie pan, z wolnością to jest tak, że wolność jednostki ograniczona jest tylko przez wolność innej jednostki. W związku z tym Kraków jest jednym z miast, który bardziej cierpi od smogu. Jest miastem, które jest rzeczywiście dość mocno zanieczyszczonym. Jest miastem również, które ze względu na stare miasto, które ma wąskie uliczki, jest dość mocno zapchanym. I w momencie, w którym musimy zadbać o dobre funkcjonowanie wszystkich obywateli tego miasta, to postawienie na transport i komunikację zbiorową, na kwestie związane z możliwością przejazdu bezpiecznego ludzi na rowerach również, jak i również tego, żeby postawić na takie rozwiązania jak park and ride, czyli możliwości tego, że dojeżdżamy gdzieś, nie wiem, kolejką, potem możemy wsiąść do swojego samochodu i pojechać dalej poza na przykład Kraków, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Uważam, że te miasta, które postawiły na transport zbiorowy i na takie jak, nie wiem, Kopenhaga, jak Amsterdam, dużo więcej stają się bardziej przyjazne mieszkańcom. W dłuższej perspektywie im się to po prostu opłaca. Trzeba inwestować w parkingi na obrzeżach Starego Miasta, żeby było gdzie zaparkować wtedy, kiedy pan chce dojechać gdzieś samochodem, a wewnątrz i tam, gdzie mamy do czynienia z centrum ścisłym, trzeba postawić przede wszystkim na komunikację zbiorową, na rowery miejskie, na rozwiązania, które są przyjazne również pieszym. Zawsze to jest kwestia wyboru. I mówię, jeżeli miasto jest bardzo zanieczyszczone, jeżeli mamy do czynienia ze smogiem, trzeba również pomyśleć o zdrowiu wszystkich mieszkańców. Pani poseł, jednym ad vocem, kwestia smogu, jeśli chodzi o wpływ samochodów wszystkich, również tych z napędem diesla, to jest około 25%. To jest około kilku procent. Nie. Mówi się, że to jest nawet do około 25%. Oczywiście ja nie uważam, żeby nie było wątpliwości. Nie uważam, żeby oznaczało to, że trzeba zaniedbać inne sposoby walki ze smogiem, na przykład kwestie wymiany pieców. Uważam, że takie działania muszą iść wielotorowo, co nie zmienia faktu, że mamy sytuację, w której około 40-50 tysięcy ludzi rocznie umiera przedwcześnie z powodu chorób, przyczyną jest smog. I jeżeli spojrzymy na to, to jest to zarówno kwestia finansów, niesamowitych wydatków, które mamy ze względu na przykład na leczenie, utraty środków wynikających z tego, że ci ludzie biorą zwolnienia i nie pracują. To jest szereg rzeczy, które są skutkiem tego, że mamy smog w mieście.
Kraków akurat jest jednym z tych miast, które naprawdę jest zagrożone i uważam, że tutaj trzeba zrobić wszystko, żeby pozwolić zdrowo żyć Polakom, a szczególnie dzieciom, które często właśnie chodząc na tej wysokości, na której są rury wydechowe, bardzo dobrze korzystają z tego, że pan chce dojeżdżać samochodem do pracy. A pani poseł, skoro pani w ten sposób to przedstawia, rozumiem, że konsultowała pani to z kandydatem Nowoczesnej na prezydenta Krakowa. Nie wiem jeszcze, kto jest kandydatem Nowoczesnej na prezydenta Krakowa. Jeszcze nie jest przedstawiona taka osoba. Musi być to decyzja najpierw zarządu regionu, potem zarządu krajowego. Natomiast nie mam żadnej wątpliwości, że w programie Nowoczesnej jest bardzo wiele mowy o tym. Co więcej, my składaliśmy ustawę antysmogową w parlamencie. To powiem panu. Karol Tomczyk, Wolność. Panie ministrze, w 1972 roku premier Chińskiej Republiki Ludowej, zapytany przez prezydenta Nixona o ocenę skutków rewolucji francuskiej, powiedział, że minęło jeszcze zbyt mało czasu, żeby to jednoznacznie ocenić. Ja w związku z tym chciałbym pana zapytać, czy nie uważa pan, że myślenie o polskiej obronności powinno jednak wykraczać poza strategiczny przegląd obronny, no i nie powinno opierać się tylko i wyłącznie na gwarancjach amerykańskich, no bo obserwując scenę geopolityczną, możemy zauważyć, że prędzej czy później ta epoka Pax Americana, czyli tego pokoju opartego o militarną dominację Stanów Zjednoczonych, ta epoka prędzej czy później minie. Wie pan, czy pierwsza teza, powiedział pan, czy w planowaniu obronnym powinniśmy wychodzić poza strategiczny przegląd obronny. No, właśnie ten proces jest, znaczy ten przegląd służy temu, żeby korygować, znaczy w ogóle, żeby tworzyć wizję opartą na jakiejś analizie, na wiedzy, prawda? I ma być cykliczny i w ten sposób wyznaczać coraz dłuższą perspektywę tego planowania obronnego i w jakiś sposób odpowiadać na różnego rodzaju najbardziej prawdopodobne zagrożenia. Jeśli chodzi o Amerykanów, to ich upadek i odejście z Europy już się wieszczy do jakiegoś czasu, a jak na razie Amerykanie umacniają swoją obecność w Europie. Przyszedł prezydent, który bardzo poważnie traktuje swoją rolę jako lidera, jako właśnie takiego asertywnego gracza. Oczywiście musimy mieć, jakby liczyć się z tym. Ma poglądy bardziej izolacjonistyczne, tak przynajmniej. No ale za jego czasu, wie pan, dochodzi do tego, że potencjał amerykański na wschodniej flance się bardzo znacząco wzmacnia. Ja ostatnio byłem w Powidzu, byłem w Poznaniu, gdzie są ryzykowane kluczowe jednostki amerykańskie. My co kwartał dokonujemy jakiegoś przełomu w tych relacjach polsko-amerykańskich wojskowych. My rok temu w naszych planach wyobrażaliśmy sobie, że chcieliśmy się bić o tego rodzaju rozwiązania, jakie w tym momencie następują, więc naprawdę znajdujemy się w bardzo dobrym momencie, jeśli chodzi o dynamikę stosunków polsko-amerykańskich. Ale chciałbym panu powiedzieć, proszę bardzo dokładnie przeczytać tą koncepcję obronną, o której mówił obecny tutaj pan, że znaczy w niej w miarę jasno wskazujemy, że Polska musi w większym stopniu zakładać pewną samowystarczalność obronną. Oczywiście nie całkowitą autarkię. Nie będziemy Albanią, która zbuduje tysiąc bunkrów, prawda, i wszyscy będziemy się bronić na własnym terytorium. Nie zbudujemy wielkiej partyzantki, tak? Nie będziemy wpuszczać wroga i później dopiero strzelać do niego zza węgła. Zakładamy, że powinniśmy być w większym stopniu samowystarczalni, ale jednocześnie jesteśmy częścią sojuszu pewnego i musimy zakładać współdziałanie również w ramach tego sojuszu, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten sojusz nam przyjdzie z pomocą i już nam pomaga w odstraszaniu różnego rodzaju zagrożeń. Zgadzam, tylko czy nie powinniśmy też mieć z tyłu głowy na przykład rosnącej siły militarnej Chińskiej Republiki Ludowej chociażby? Obserwujemy ten trend z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że oczywiście konflikt na Dalekim Wschodzie może wpłynąć na sytuację w Europie. I mamy tego świadomość, tego typu analizy braliśmy pod uwagę w ramach już wspomnianego wielokrotnie SPO. Po drugie, doszło w tym roku do incydentu, który nas nieco zaniepokoił. Myślę tutaj o manewrach chińskich razem z rosyjską marynarką na Bałtyku. I no, wyciągamy wnioski, oczywiście staramy się podchodzić do Chin w sposób partnerski, w sposób jakby zakładamy pewną współpracę, ale z drugiej strony są pewne trendy, które nas oczywiście niepokoją. To pytamy Wolność, albo inaczej, Wolność pyta. Rafał Kulicki, Wolność. W całym kraju bardzo głośna jest ostatnio tak zwana afera reprywatyzacyjna, będąca w rzeczywistości owocem kradzieży i wyłudzeń nieruchomości przez kliki urzędników, prawników, a także pospolitych fałszerzy dokumentów. Co pan i klub Kukiz 15 zrobią, by tą aferę wyjaśnić i ukarać winnych? Znaczy, no, jest ustawa reprywatyzacyjna, ona dotyczy w tej chwili tylko co prawda Warszawy i my się będziemy domagać, żeby ona dotyczyła całej Polski, bo to nie jest w Krakowie też jest, w Bielsku też jest. Także to są rzeczy, które trzeba naprawić, ale ja chcę przypomnieć historię.
jak głosowaliśmy za tą ustawą, ile było krzyku, że jest niekonstytucyjna i tak dalej, praktycznie rzecz biorąc, za ustawą głosował PiS i część posłów Kukiza. Ja głosowałem prawie za tą ustawą, bo uważałem, że można było mieć pewne zastrzeżenia, ale niestety przy takiej sytuacji no, trzeba to interpretować na korzyść obywateli, a nie na korzyść złodziei. I dlatego głosowałem za tą ustawą. Zaglądamy do internetu. Postuluje pan wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa w wyborach powszechnych. Co w kampanii wyborczej mieliby obiecywać sędziowie, gdyby wybierano ich tak jak posłów? Myśmy proponowali w wyniku konsultacji społecznej, bo przeprowadziliśmy dwie konferencje w Sejmie osób pokrzywdzonych, było około 1500 osób. Puściliśmy ankietę taką konstytucyjną i z tej ankiety wynikało i z takim projektem, żeśmy wyszli, żeby stworzyć wojewódzkie rady sądownictwa, które będą przyjmowały i zajmowały się oceną sędziów w okręgach. I te wojewódzkie rady sądownictwa byłyby wybierane w wyborach powszechnych, bo tamci sędziowie są znani. Natomiast później te kandydatury z wojewódzkich rad sądownictwa byłyby przekazywane do Krajowej Rady Sądownictwa. I zaraz powiem dlaczego. Jeśli teraz zobaczycie na listę 265 asesorów, które zostały zablokowane, dziś już to się zmieniło, ale ja tam znalazłem nazwiska na przykład z okręgu bielskiego, syn prezesa, syn prokuratora ze stanu wojennego, jest córka jednego z polityków Nowoczesnej. Czyli jak kasty sędziowskie były, tak dalej są. W sytuacji, kiedy by to było w okręgach, no trudno jest, żeby minister sprawiedliwości znał wszystkich ludzi w całej Polsce. Zatem kierowanie ręczne wymiarem sprawiedliwości czy prokuraturą to jest błąd. I stąd jest ta propozycja dwustopniowego wyboru. Panie proszę, tak sobie pomyślałem, cóż ta córka posła Nowoczesnej winna temu, że jej się prawo podoba? Oczywiście, że nie, tylko że mama też była sędzią. Wie pan. No, oczywiście, że możemy powiedzieć, że nie. Tylko jeśli ja widzę, że jest to córka szefa Komitetu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, która była w prokuraturze potem i do dzisiaj jest sędzią Sądu Rejonowego w Bielsku, a jej córka już zostaje sędzią w Pszczynie i takich przypadków jak Kwiatków pan poznajduje, to ja nie wiem, czy naprawdę ta droga jest taka uczciwa. Mam co do tego wątpliwości. No. To przy tych wątpliwościach zostajemy. Bardziej ocena merytoryczna chyba byłaby tu, albo powinna być. Zakładam, że jest. Krótko, bardzo proszę. Tak, dzień dobry, panie pośle. Tomasz Zieliński, Partia Wolność. Mam pytanie. Powiedział pan piękne słowa na początku programu, że do przebojowych świat należy. Niestety do młodych przedsiębiorczych Polaków zabija biurokracja i wysokie podatki. Mam pytanie. Jakie jest pana zdaniem opinia na temat systemu podatkowego w Polsce? I czy na przykład obniżka podatków w Polsce nie skutkowałaby jeszcze większą aktywnością gospodarczą wśród młodych Polaków? Musimy zachować taki zdrowy rozsądek między możliwościami budżetu państwa a sytuacją społeczno-gospodarczą w danym czasie. W ogóle chciałbym to odnieść do każdego tematu, o który państwo pytali. Jak pewnie z historii jesteście aktywnymi ludźmi, interesujecie się na pewno i historią, i obecnie światem współczesnym, ale na historii uczono nas, że każde wydarzenie oceniać należy również w kontekście społeczno-politycznym danego czasu. Jakie motywy legły u podstaw decyzji króla kiedyś tam w przeszłości, albo też rządu jednego czy drugiego państwa, jakie były przyczyny tego, że taka, a nie inna decyzja była podejmowana. My musimy pamiętać o tym, że również jeżeli chodzi o system podatkowy, to on musi osiągnąć pewne cele, panie pewne pośle, rezultaty. Panie pośle, musimy pamiętać o czasie. Musimy. Nie ma wyjścia. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Jedna sprawa. Muszę... Jak się pan przebije, to proszę. Ale kończymy. Dobra wiadomość. Jedno zdanie. Dobra wiadomość na odpowiedź pana z partii Wolność. Podatki w Polsce zostały obniżone dla małych i średnich przedsiębiorców do 15% do poziomu 1 200 000 euro w skali roku. Panie pośle, dziękuję bardzo. Państwa zapraszam za tydzień na program. Dziękuję jeszcze raz. Wolność. Julia Kurzawska, Partia Wolność. Panie senatorze, w poprzednich wyborach Platforma Obywatelska kreowała się jeszcze na partię liberalną, chociażby w kwestii gospodarczej.
i też składała takie obietnice, między innymi zmniejszenie podatku, zmniejszenie biurokracji. Przez 8 lat niestety obywatele przekonali się, że umiecie tylko składać obietnice, nie umiecie tego przekładać na rzeczywistość. PiS natomiast zrobił inaczej, zamiast obiecywać obniżkę podatków, obiecał przekupianie po prostu Polaków ich własnymi pieniędzmi. I teraz moje pytanie, jak Platforma Obywatelska planuje poprawić swoją wiarygodność, przywrócić ją i czy planujecie przywrócić liberalizm gospodarczy do swojego programu, czy nadal chcecie pozostać jakby takim odbiciem PiS-u, tyle że bez konkretnego żadnego programu? Proszę pani, ja najpierw nie powiem o Platformie, tylko powiem o sobie. Ja jestem liberałem gospodarczym i z poprzedniej kadencji cały mój spór ze związkami zawodowymi i z panem przewodniczącym Dudą chyba był tego najlepszym dowodem. A jeśli chodzi o to, czy chcemy pewnej wolności gospodarowania i niższych podatków, no mnie się wydaje, że to, co przewodniczący Schetyna powiedział w Łodzi, tak, czyli oddanie PIT-u i CIT-u samorządom do dyspozycji, czyli powiedzenie, że to samorządy będą decydować o kwocie wolnej od podatku. Tam był cały szereg rozwiązań, które dla mnie, dla człowieka, który sam siebie uważa za liberała gospodarczego, brzmiały bardzo przyjemnie. Teraz zgłoszono te 6 ustaw. Przyznam pani szczerze, ja się do tych 6 ustaw jeszcze się nie zagłębiłem, bo jestem tutaj, wczoraj byłem we Wrocławiu i tak dalej, ale jestem przekonany, że one idą w tym nurcie. Także wzywałbym panią do zachowania chrześcijańskiej cnoty nadziei. Tylko, że jak tutaj ma być wiarygodność partii, jeżeli tutaj pan mówi, że liberalizm, pan jest liberałem, tak gospodarczym, natomiast Grzegorz Schetyna popiera 500+ i uważa nawet, że on to by dał więcej na pierwsze dziecko też. Znaczy ja... To ja odpowiem w ten sposób. Ja uważam, że program 500+ jest akceptowalny społecznie po pierwsze, a polityk nie może od tego abstrahować, że pewnej dużej grupie wyborców czy przygniatającej grupie wyborców to się podoba. Druga rzecz, powiem pani tak, rzeczywiście jest tak, że znam rodziny, którym ten program pomógł. Nie będę tego ukrywał. I kwestia jest tego typu. Jeżeli było obniżyć podatki? Zaraz. Jeżeli zwykle mechanizm, to pani mówi jako liberał gospodarczy, jest taki, że jak pani obniży podatki, to ma pani więcej pieniędzy. Tak się stało w Rumunii chociażby. I jestem przekonany, że jeśli wtedy tych pieniędzy będzie więcej, to możemy się zastanawiać nad tym, czy nie warto takiego wsparcia z powodów chociażby demograficznych, tak? Bo dzisiaj borykamy się w biznesie na przykład z brakiem rąk do pracy. I czy nie warto z powodów chociażby demograficznych, ale też innych, tego programu rozszerzyć? Tego programu rozszerzyć. Może pani powtórzyć, bo nie usłyszałem. Pan mówi, że nie ma rąk do pracy, ale to też chodzi o system edukacji, bo ludzi się teraz nie uczy myślenia w szkołach. Ani niczego przydatnego i to rozmawiamy trochę o czym innym. To rozmawiamy o edukacji, a do tej pory rozmawialiśmy o niskich podatkach. Tak, jestem za niskimi podatkami. Dzień dobry panie przewodniczący. Krystian Szczerkowski, Partia Wolność. Jarosław Kaczyński w 2011 roku powiedział, że średni pobyt w więzieniu za zabójstwo wynosi 7 lat, po czym zapowiedział projekt w sprawie przywrócenia kary śmierci. 2 lata później Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji przepisów znosząc karę śmierci nawet w wypadku wojny. No, trudno spodziewać się po człowieku z Platformy Obywatelskiej, żeby miał jakieś mądre pomysły. Ale moje pytanie dotyczy tego, czy Prawo i Sprawiedliwość podtrzymuje taki pomysł przywrócenia kary śmierci w Polsce? No, muszę panu powiedzieć, że poruszył pan temat niesłychanie dla mnie drażliwy, ponieważ znam wypowiedzi mojego prezesa, którego w pełni popieram i się utożsamiam z jego poglądami w 99,9%. Akurat w tej kwestii mam, być może będąc mniejszością w Prawie i Sprawiedliwości, mam inne poglądy. Uważam, że człowiek ma prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, ale rozumiem, że wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego, i to psychologicznie zrozumiałe, była odpowiedzią na fatalną politykę ówczesnego rządu i państwa trochę w abdykacji, prawdę mówiąc, gdzie przestępcy byli bezkarni,
a władza udawała, że jej nie ma. I myślę, że rzeczywiście w tym kontekście taką wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego należy rozumieć i odczytywać. W tej chwili przestępcy się boją i dobrze, a ja dalej pozostanę przeciwnikiem kary śmierci. Dobrze, ale co w sytuacji, kiedy na przykład więzień zabija swojego współwięźnia, prawda? Jest skazany na dożywocie. Nie możemy go skazać na drugie dożywocie. Ale to jeszcze takie pytanie do pana. Czy pan tę niechęć do kary śmierci wiąże z pobudkami religijnymi? Proszę pana, nie. Bo znam również moich kolegów, znam ich przyjaciół katolików, nie tylko katolików, którzy będąc katolikami, nawet argumentując to, uważają, że państwo, społeczeństwo ma prawo do obrony koniecznej także poprzez karę główną. I nie chcę tego sporu czynić na płaszczyźnie teologicznej, tak samo jak ja nie chcę narzucać swoich poglądów, a rzeczywiście jestem przeciwnikiem kary śmierci nikomu, choć gdyby doszło kiedyś do głosowania, to bym głosował przeciwko karze śmierci, wiedząc, że mój szef, pan prezes Kaczyński, głosowałby zapewne inaczej, podobnie jak podejrzewam większość moich koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Wolność. Julia Polakowska, Wolność. W ostatnio wygłoszonym exposé przez pana premiera Mateusza Morawieckiego jasno wskazał on kierunek, w jakim obecnie Polska będzie zmierzać za czasów jego rządów. To znaczy będziemy mieli do czynienia z coraz większą ingerencją państwa w gospodarkę. Innymi słowy, po prostu idziemy cały czas w stronę socjalizmu. Pan osobiście żył w czasach PRL-u, osobiście doświadczył pan tego, że taka forma nie sprzyja obywatelom, że obywatele, poziom ich życia się drastycznie obniża. Niech innym przykładem będzie też Wenezuela. Kraj, który powinien być bogaty ze względu na złoża ropy naftowej. A tymczasem ludzie tam głodują, ich sytuacja jest tragiczna. No dlaczego? Właśnie dlatego, że idą oni w stronę tego socjalizmu. Czy wobec tego wszystkiego dalej wierzy pan w głoszone przez pana syna poglądy? I dalej wierzy pan, że ten socjalizm ma prawo działać? A jeżeli tak, no to prosiłabym o wyjaśnienie dlaczego. Znaczy, co więcej, ja uważam, przepraszam, że pani tak zaprzeczę troszeczkę, uważam, że te poglądy mojego syna, premiera teraz Morawieckiego, Mateusza, że one zmieniały się właśnie w tym kierunku bardziej właśnie takim wspólnotowym, właśnie bardziej takim solidarnościowym. My nie idziemy, proszę panią, w kierunku socjalizmu. My idziemy w kierunku solidaryzmu. To jest zupełnie co innego, to jest zupełnie inna propozycja. My idziemy w kierunku jednakże takim, gdzie chcemy stanowić o sobie sami, o sobie być pewną jednością. Najważniejszym punktem wystąpienia exposé Mateusza, moim zdaniem najważniejszym tematem, o tak bym powiedział generalnie, było to, że mówił o tym łączeniu Polaków. Mówił o pewnym zbliżeniu nas. Że mówił, że spór tak, wojna nie, tak? I to wyraźnie mówił, bo to jest wielki problem Polski. A to, że pani mówi ingerencja państwa, no to nie jest tak. Państwa europejskie, wielkie państwa europejskie nas trochę robią na szaro, bo właśnie sami tą ingerencję prowadzą i w ten sposób zwiększają rolę swojego biznesu, potęgę swoją gospodarczą, a nam nie pozwalają. I robią te prawo tak, że nawet to oni to prawo robią, a potem sami go nie przestrzegają. Robią takie umyki. Także to jest, Mateusz to podkreślał wielokrotnie, że ten okres taki, gdzie kapitał nas będzie rozjeżdżał, no powinien zostać zamknięty. Bo ten kapitał przez ostatnie 25... Przepraszam, pani chciała coś powiedzieć. Tak, bo no dobrze, no to w takim razie jak pan inaczej jakby nazwie fakt programu, sztandarowego programu według pana premiera Mieszkanie Plus, czy też jakby wprost stwierdzenia, że rząd będzie ingerował jakby w polską gospodarkę, że wreszcie, bo to jest nam bardzo potrzebne. No pan Mateusz sam jako też osoba przedsiębiorcza, też były premier... prezes banku, tak. Sam powinien wiedzieć, jak szkodliwa jest taka interwencja, ingerencja w sprawy biznesowe. Nie, pani się tutaj głęboko myli. Znaczy, właściwa ingerencja jest nieszkodliwa, tylko pomocna. Mateusz gdzieś parę sposób? Miesięcy Proszę temu... Proszę mi wytłumaczyć, w zaraz, jaki sposób osoba narzucająca mi swoje pani, zdanie ma mi pomóc. Zaraz pani tłumaczy. Znaczy, jest taka, jakby głębiej pani trudno wytłumaczyć, bo to jest taki spór ideowy, głęboki spór. Ale Mateusz parę miesięcy, może pół roku temu na jednym z G20, takiej grupy państw bardzo bogatych i wpływowych, powiedział, że to nie jest tak, że ma rządzić, że wystarczy niewidzialna ręka rynku,
że on powiedział, że ta ręka musi być uzupełniona widzialną, uczciwą ręką państwa. Bo państwo to jest wielka rzecz. Naród oczywiście większa, ale państwo to jest wielka wartość. I to, jak się tego nie rozumie, to się nie rozumie współczesnej gospodarki. To jest złudzenie myśleć, że wszystko się samo ureguluje i że państwo nocny stróż będzie najlepiej służyć obywatelom. Tak nie będzie. To jest pewna skrajność. To jest taka sama skrajność właśnie jak był komunizm, jak był realny socjalizm. Także... No dobrze, ale no to w takim razie no to realna gospodarka, ta obecna gospodarka prowadzi do tego, że nasze państwo jest coraz bardziej zadłużone. No i tu my wszyscy tu siedzący będziemy musieli w końcu ten dług sobie zacząć spłacać, tak? No. Czy to jest w takim razie dobre rozwiązanie, że obecne rozwiązania jakby wgodzą gdzieś tam w naszą przyszłość? To też wymagałoby większej polemiki, ale no na szczęście ten rok w gospodarce, tego co rozmawiałem z synem, to będzie pierwszy rok, gdzie ten dług nie wzrośnie. Naprawdę, że ten dług nie wzrośnie. To będzie pierwszy rok, także dzięki różnym... Proszę? Chodzi o to, żeby ten dług nam malał, tak? Rozumiem. Nie chodzi o to, żeby on nie wzrastał. Ja to rozumiem, ale jednakże na dłuższą metę... Zna pani taki dowcip, jak to... przepraszam. Ale, proszę o dowcip, oczywiście, to poza czasem. Dowcip, tak. Jak to przychodzi Icek i mówi, no słuchaj, Rywka, no tak... No bieda taka, no nie mam, jestem winien 100 zł Maśkowi, tak? No ale jak my mamy to oddać? Tu dziecko chore, ta koza ledwo daje nam to mleko, no bieda jak piszczy, z czego mamy to oddać? No a ona mówi, no co ty się tak martwisz? No martwię się, no bo to, a wtedy ona mówi, czekaj, ja to załatwię. Otwiera okno i mówi, Moniek, no tam, Moniek, mój Icek tobie winien 100 zł. No właśnie, no pomyślcie, jak to możecie oddać tego. A ona mówi tak, i on się bardzo martwi. No właśnie, ja też się martwię. A ona właśnie mówi, no to teraz jest to twój problem. Że to jest twój problem. Bo to nie jest tak, że można państwa rozjeżdżać długiem. To nie da się tak tych państw, to nie bójmy się tak tego, bo te długi są spożytkowane właściwie. Jeżeli one na rozwój... spożytkowane na naszą siłę, no to sobie poradzimy z tym. Pani, nie bójmy się. Znaczy, ta przyszłość tego świata jest bardzo, bardzo jakby taka różna. Tomasz Betke, Młodzi dla Wolności. Tak, zanim zadam swoje pytanie, tutaj chciałbym mały ad vocem a propos szanownych kolegów z Razem. To kolegi i koleżanki. Koleżanki i kolegi. Kościół katolicki był organizacją, która... wypromowała kobiety, między innymi świętą Jadwigę Śląską, świętą Jadwigę Króla Polski, między innymi, w momencie, w którym w wielu innych pogańskich państwach kobieta uchodziła za nic więcej niż tylko własność swojego męża. To dzięki wielu dyskusjom, wielu dziełom podnoszono temat godności ludzkiej, a także roli kobiety w społeczeństwie. I teraz chciałbym przejść do swojego pytania. Święty Jan Paweł II w swojej encyklice, w swojej pierwszej encyklice, która była taką encykliką programową dla całego pontyfikatu, Redemptor Hominis, stwierdził, że najważniejszą komórką społeczeństwa jest właśnie jednostka. I tutaj chciałbym zadać pytanie, jaka jest rola jednostki w społeczeństwie, a w zasadzie odwrotnie. Jaką rolę pełni społeczeństwo dla jednostki z punktu widzenia teologicznego? Pewnie i jednostka potrzebuje społeczeństwa, bo przecież jasne mamy świadomość, że człowiek jest bytem społecznym, ale również dary, którymi jest obdarzony każdy człowiek, służą... Każdy człowiek ma się jakoś spełniać w społeczeństwie. A więc jest to harmonijna jedność. To zawsze jest to napięcie pomiędzy skrajnym indywidualizmem, w którym liczy się tylko jednostka, w jakiś sposób taki egoistyczny, a nie wspólnota, a po drugiej stronie no, jakimś... totalitaryzmem podporządkowującym każdą jednostkę społeczności i pomiędzy jednym a drugim napięciem jest gdzieś ten środek złoty. Koliber. Panie pośle, od wyborów minęło już 2 lata, a więc od 2 lat ma pan okazję, przywilej też być posłem do Sejmu. Czego przez ten czas mógł się pan, ale też inni posłowie wolnościowi, prowolnorynkowi nauczyć? Oraz jak to doświadczenie, które pan przez ten czas nabył, wykorzystać, aby przekuć, aby walczyć dalej o wolność gospodarczą,
Zważywszy na to, że obecny rząd, obecna partia rządząca raczej woli używać mechanizmów interwencjonizmu państwowego niż wolnorynkowych mechanizmów. No przede wszystkim zauważyłem jeden element, to znaczy jeśli poparcie dla polityków, którzy jasno deklarują przekonania wolnorynkowe, deregulacje, za nimi stoją obywatele i obywatele realnie protestują w obronie swoich swobód gospodarczych, to takie możliwości są. No ja na przykład kibicuję bardzo mocno i wspieram środowiska futerkowców, producentów futer, bo my chcemy w ramach kolejnego chorego ideologicznego pomysłu wykończyć branżę, która wspiera polską gospodarkę o 2,5 miliarda złotych. Wykończyliśmy kilka lat temu ubój rytualny. Wszyscy nasi sąsiedzi bili nam brawa z tego powodu, bo ten przemysł wyjechał za granicę. Teraz próbujemy wykończyć futerkowców. No czekam, aż w ogóle w Polsce zakażemy uboju jakiejkolwiek zwierzyny. Myśliwym odbierzemy broń w ramach jakichś ideologicznych pomysłów. W ogóle nie patrzymy na rozwiązania gospodarcze. I bym powiedział, dobre zorganizowanie się i wsparcie polityków no powoduje, że dane rozwiązanie jest blokowane. Nie wiem, jak to się skończy. Mam nadzieję, że ten projekt ustawy upadnie i ta branża, której Polska jest no, niewątpliwym liderem w tej części Europy, a jesteśmy chyba trzecim producentem na świecie futer, no zostanie i ludzie nie stracą pracy i jedynego źródła utrzymania, bo to są często firmy rodzinne, które utrzymują całe rodziny. Jak pan w takim razie skomentuje ustawę zakazującą handlu w niedzielę, a w zasadzie zakazującą pracy w handlu w niedzielę? Bo też powiedział pan, że pańskie ugrupowanie jest wolnościowe, ale jednak dosyć spora część jego członków zagłosowała za tą ustawą. Znaczy ta ustawa w ogóle jest dosyć dziwna, to znaczy trzeba bardzo szczegółowo zobaczyć, czy dany przybytek handlowy będzie objęty zakazem handlu w niedzielę, czy też nie. Wiemy, że w Senacie pewne rozwiązania zostały jeszcze wprowadzone, chociażby dotyczące wypieków. Sam sobie zadawałem pytanie, czy na przykład te przybytki handlowe na dworcu głównym w Krakowie będą czynne, czy będą nieczynne z racji na to, że ustawa mówi o tym, że na dworcach kolejowych, a ta galeria tak jakby stała na tym dworcu, będą czynne czy nie. No to jest takie rozwiązanie czysto socjalistyczne, bardzo trudne do zrozumienia. Natomiast ja rozumiem po części argumenty osób, które są przeciwnikami handlu w niedzielę. To znaczy, no jeśli ktoś kieruje się wartościami katolickimi, jeśli dla niego jest to ważne, aby ten dzień święty święcić, to ja to rozumiem. Ja się, powiem szczerze, wstrzymałem od głosu właśnie z racji na to, że no, jestem katolikiem, natomiast no, nie chcę być oportunistą i faryzeuszem, bo przepraszam, ale w niedzielę robię zakupy, bo w tygodniu nie mam czasu zrobić tych zakupów dla rodziny.